Dzień dobry, wieczór, witam niezwykle serdecznie w kolejnym odcinku Grysławy. Od jakiegoś czasu udaje się nagrywać dwa Grysławy w tygodniu. Nie wiem, jak długo to tempo uda się zachować, ale dzisiaj mam dla Was, drodzy słuchacze i drodzy widzowie, prawdziwą gratkę. Bo dzisiaj gościem w Grysławie jest, można powiedzieć, już bez żadnego wahania, że jest to legenda polskiego rynku gier. Jest to ojciec chrzestny polskiego rynku gier. Jest to pozytywny kardynał Richelieu, pociągający z tyłu dworu za sznurki polskiego rynku gier. Jest to sam Maciek Miosik. Witaj, Maćku. Dzień dobry. Ja cieszę się, że z tej zapowiedzi ja sobie ją wytnę i będę jej używał. Zrobię sobie taki mały klip, jak ktoś będzie chciał, albo będę rozsyłał maile, że kim ja jestem. Super, no cieszę się, że jestem u ciebie. Ja już chyba kiedyś byłem u ciebie. Tak mi się nie, wydaje. Byłeś u Tomka Gopa. U Tomka Gopa byłeś. Ale gdzieś tam się musieliśmy, mam wrażenie, że się gdzieś zetknęliśmy. No ale znaczy, tak się zetknęliśmy to nie raz, proszę pana, ale podcastowo, audycyjnie, wizyjnie, wydaje mi się, że byliśmy razem u Tomka Gopa, chyba na podsumowaniu roku któregoś, natomiast ja jeszcze nie miałem przyjemności ciebie gościć w Grysławie i nadrabiam to teraz. Dziękuję bardzo, że znalazłeś trochę czasu, żeby nagrać ten program. I możliwe, drodzy słuchacze, drodzy widzowie, że będzie nawet dogrywka, bo Maciek jest osobą obdarzoną wyjątkowym darem wymowy i potrafi snuć wspaniałe historie. Porozmawiamy sobie dzisiaj o początkach polskiego rynku gier, później pewnie zahaczymy o Wiedźmina, pewnie zahaczymy o taki projekt jak Neuroshima, o którym sporo osób kiedyś słyszało, ale teraz już jest zapomniany, a chyba warto wspomnieć. Powiemy też o ile można, oczywiście będzie, jeśli nie jest to obwarowane jakimiś strasznymi umowami lojalnościowymi, powiedzieć o jakichś nowych projektach. Na pewno powiemy o Krawężnikowcu, czyli Bitkopie, grze, którą stworzyłeś wraz z Adamem. No, oczywiście całym większym zespołem, ale Adam Kozłowski i ty chyba byliście tymi Spiritus Movens, tymi głównymi. Tak, we dwóch. Tak. No dobrze, ale zacznijmy od początku, od roku 67. Kiedy to na ten temat to wiele nie mogę powiedzieć. To jest rok mojego urodzenia dla niezorientowanych. Czyli dawno. Tak, urodziłeś się w tym roku, kiedy Jimi Hendrix wydał swoją płytę Experience i kiedy Beatlesi wydali Sierżanta Pieprza, więc to był dobry rok. Tak, Rolling Stonesi byli w Polsce po raz pierwszy. Tak, i ponoć po tym koncercie ludzie zbierali pety, które rzucał Mick Jagger to było chyba w sali kongresowej, zbierali te pety i sprzedawali je jak relikwie. Tak, to były takie czasy, że przyjazd Rolling Stonesów do Polski, znaczy teraz też jest wydarzeniem, ale wtedy za czasów komuny gomułkowskiej to było wydarzenie całkowicie bezprecedensowe. To w tym roku, w 67, także się urodził jeden z moich ulubionych wykonawców, Steven Wilson, więc ogólnie jest to dobry rok. Dobry rok. Dobry rok, tak. Są takie t-shirty na pewno. Na pewno, na pewno. Ale powiedz mi, Maćku, jak to się stało, że zacząłeś się grami interesować i ta pierwsza gra chyba od razu była sukcesem, prawda? Był Electro Body. 91? Chyba tak. 92. Ale to nie była pierwsza moja gra. Znaczy, to nie była pierwsza gra, którą stworzyłem. Stworzyłem właściwie dwie takie gry jeszcze wcześniej, ale one się nie ukazały. Mm-hmm. Ale to też to były... pokazuje, że... To też były gry tego typu... Nie każda pierwsza gra powinna się ukazać, o tak bym to mówił. To też były gry typu Electrobody i też były gry pecetowe? Nie. To były... Pierwsza gra, to opowiadam o tym wszystkim, sklonowałem Boulder Dasha. Mm-hmm. I sklonowałem go tak odtwórczo, w sensie kminiłem całej złożoności tej gry, a w szczególności sposobu, w jakim tam są zakodowane poziomy, i to jest bardzo fajne akurat, jak to było zrobione, tylko po prostu wziąłem te poziomy tak, jak je widziałem i przyniosłem do pecetowej wersji. To w ramach takich wprawek, ja się uczyłem robić różne rzeczy na peceta. Ja mam jakoś tam, nazwijmy to, drobną karierę na komputerach 8-bitowych. Trochę programów tam napisałem, może nie za wiele, no ale jakieś, które są nawet chyba jeszcze w niektórych kręgach używane do dzisiaj, ale przeniosłem, nie mam tego epizodu gier 8-bitowych, bo od razu przeskoczyłem na pecety, no ale to nie było wcale takie proste, więc na początku, ucząc się robić tam różne rzeczy,
Byłem stażystą w takiej firmie, która się nazywała Dr. Q i ta firma, to było fajne, ponieważ kiedyś firmy brały ludzi ciekawych i pozwalały im się rozwijać. Niekoniecznie wymagając od nich jakiejś takiej bardzo konkretnej pracy, to po pierwsze, a po drugie, z czym płacąc. To już w ogóle był mega układ. I oni mi wzięli dlatego, że ja powiedziałem, że chciałbym tworzyć gry na peceta. Nie mam pojęcia co prawda jak, ale bardzo chcę. No to w ramach tego dochodzenia jak to się robi, oni trochę mnie wsparli, tam dostałem dobrego programistę, który też o grach nie miał żadnego pojęcia, ale był bardzo dobrym programistą, miał duże pojęcie o pecetach i on mi trochę pomagał. I w ramach tego zrobiliśmy na początku klona Balderdasha. Właściwie nie wiem dlaczego, byliśmy idiotami tak naprawdę. Wybrałem jakąś grę, którą bardzo lubiłem i chciałem, no a to w sumie nie było głupie, bo to jest bardzo dobra metoda. Ja jej używam teraz przy pracy ze studentami generalnie, przy nauczaniu gier, że to jest bardzo dobry krok. Jeśli chcemy zrobić pierwszą naszą grę, to bardzo fajnym sposobem jest zrobienie klona takiej starej gry właśnie, takiej dość prostej gry, która nie ma ani zaawansowanych algorytmów, ani nie ma skomplikowanej grafiki, bo to pozwala nam się nauczyć, jak w ogóle ten proces wygląda, bo on wcale nie jest taki trywialny. I ja się nauczyłem, wrzuciłem to do szuflady tak głęboko, że nigdy więcej tej wersji nie znalazłem. Po czym zrobiłem jeszcze jedną grę, o czym zapomniałem. I to jest w ogóle śmieszna historia, bo po jakichś 20 latach, czy powiedzmy niecałych 20 latach, ktoś mi przypomniał, ej, wiesz, bo była taka gra. Ja mówię, niemożliwe, żeby taka gra była. No była, ja widziałem taką grę u kolegi czy gdzieś tam. Mówię, nie, to jest niemożliwe. Po czym przysłał mi screenshot z tej gry, a co gorsza przysłał mi screenshot z credits, gdzie było moje imię, nazwisko. I to mnie przekonało, że była taka gra. I co gorsza, że ja ją robiłem. To był pierwszy port pecetowy Robo. Ja go robiłem już w porozumieniu z Januszem Pelcem, bo on wtedy dołączył do tego naszego takiego teamu R&D w tej firmie, Dr. Q. To jeszcze było właśnie przed czasami X-Landu. I myśmy po raz pierwszy podjęli próbę przeportowania Robo, tego hitu, wiecie, z 8-bitowych komputerów na pecety. Po to, żeby spróbować to gdzieś opublikować, a konkretnie sprzedać na Zachód, ponieważ nie istniał wtedy za bardzo przemysł publikowania gier w Polsce. I myśmy to zrobili, ale z różnych przyczyn to się nie udało, ten port był nie do końca został zrobiony, jakieś były tam komplikacje, nic z tego nie wyszło z tego publikowania, bo nie wiedzieliśmy jak dotrzeć do ewentualnych publisherów. I zapomniałem na kilkanaście lat, że taka gra w ogóle powstała. Wymazałem ją z pamięci. Nie wiem dlaczego, bo to nie była jakaś specjalna trauma, tylko po prostu zapomniałem. Potem oczywiście robiliśmy potem powstał drugi port Robo, już taki prawdziwy. On powstał jakieś 3 lata później, ale o tym zapomniałem. To była ta druga gra. I wreszcie w 91 roku otrzymaliśmy propozycję jeden ze wspólników tej firmy Dr. Q stwierdził, że on chce założyć swój biznes, który będzie na tyle nietypowy, jak nowe czasy, czyli będzie produkował oprogramowanie i je sprzedawał w pudełkach, czego generalnie się nie robiło wtedy. I on powiedział, że on chce to oprogramowanie, to jest bardzo szeroko rozumiane, w szczególności chciałby, żeby jednym z tych oprogramowań była gra. I czy możemy mu taką grę zrobić? I myśmy po tych już trochę doświadczeniach właśnie, Janusz miał tam doświadczenia z gier 8-bitowych, z tej próby robienia Robo i tak dalej, stwierdziliśmy, tak, chcemy to zrobić, mamy pomysł, jaka to będzie gra. I to był pomysł na Elektrobady właśnie. I on nas zaprosił do tej firmy, ta firma nazywa się X-Land i właściwie stworzyliśmy ją po trochu z nim. Była fajna zabawa, taki startup, tylko bardzo dawno temu, to 90 rok, 91. I zaczęliśmy robić tę grę. Po prostu. Mając jakieś tam skromne doświadczenie, już trochę wiedzieliśmy, co to jest PC, jakich trzeba używać narzędzi, żeby coś tam powstało, jak się pisze kod, kompiluje i tak dalej, ale generalnie znów cały proces tworzenia takiej gry, jaką sobie zamarzyliśmy w miarę oryginalnej gry, czyli nie klona niczego, no to musieliśmy wszystko odkryć. No i to trwało tam chyba, o ile dobrze pamiętam, 9 miesięcy, przynajmniej trzymam się tej wersji, od wielu lat mówię, że to tyle trwało, bo nie jestem w stanie, wiem, w ogóle to są śmieszne rzeczy, ale człowiek zupełnie nie przywiązywał uwagi do jakby zapamiętywania tych rzeczy, czy jakoś dokumentowania. I tak naprawdę premierę Elektrobady, która jest bodajże w lutym 92 roku się odbyła,
ja tę datę znam, ponieważ na jakimś serwisie polskim, nie pamiętam już którym, gry online czy jakiś, jest taka metryczka tej gry i tam jest napisana ta data. I odkąd oni to napisali, to ja tej daty używam. Ponieważ nie znam innej. Znaczy nigdy, i potem ja weryfikowałem trochę, mam trochę rzeczywiście z tamtych czasów informacji i coś tak mniej więcej wynika, że to się zgadza. Natomiast nie mam, nigdy nie, jakoś nie mam śladu, nie mam wydruku z gazety, gdzie opisano ten, także wierzę, że to było. No ale 9 miesięcy wcześniej usiedliśmy z Januszem i po prostu zabraliśmy się za zrobienie Elektrobady. Już wymyśliłem taki konkretnie, że robimy profesjonalną grę. Już to były eksperymenty, a teraz robimy grę profesjonalnie w tym sensie, że robimy ją za pieniądze. Normalnie mieliśmy za to płacone i ta gra ma być produktem komercyjnym, który będzie normalnie sprzedawany w pudełku i zarobimy na tym pieniądze jeszcze ekstra, oprócz tego. Full pro. Już nie ma full koniec pro. Zabawy, wymyślamy, co to ma być, siadamy, robimy, piszemy cały kod, piszemy cały engine, narzędzia, no bo nic nie było. Nie mieliśmy żadnych narzędzi, nie umieliśmy użyć, znaczy były jakieś oczywiście programy do robienia grafiki, tylko myśmy na przykład nie potrafili odczytać danych, które te programy zapisywały, więc co z tego, że mogliśmy narysować sobie jakąś tam grafikę, jeżeli po zapisaniu tej grafiki na dysk, myśmy nie umieli tej grafiki wczytać, bo nie znaliśmy formatów danych i nie było Google'a, którym można było to wygooglować. Nie było, to prawda. I dopiero parę lat później udało nam się zdobyć format. Był taki bardzo fajny program, który się nazywał Autodesk Animator. To był taki program do animacji 2D, Autodesku zresztą, i który miał chyba dość dobrze opisany format. I myśmy parę lat później przerzucili się w ogóle na animatora jako narzędzie do robienia grafiki. Porzuciliśmy nasze bardzo prymitywne, bitmapowe, właściwie takie pikselowe edytory, które Janusz napisał. Które oczywiście nieźle działały, bo dało się z nich grę zrobić, no ale nie było to najwygodniejsze oprogramowanie świata. No i cały ten proces był taki, że trzeba napisać narzędzia, trzeba napisać sobie jakiś tam skromny silnik. Ten silnik musi obsługiwać różne karty graficzne, bo wtedy na rynku były co najmniej 4 rodzaje, bardzo się różniące. CGA, EGA, VGA i na Herkulesie chyba też. No właśnie. No. Tak, a Herkules był dwukolorowy, ale za to tak. W Hi-Resie. No właśnie tego typu rzeczy. Różna ilość kolorów, różne. Tam reszta miała podobne rozdzielczości. Plus karty dźwiękowe, w ogóle dźwięk to był, co była wielkie tam nierozpoznany teren, myśmy trochę musieli tam podziałać, żeby się nauczyć, jak ten dźwięk generować i myśmy od razu jakby debiutowali dźwiękiem cyfrowym, z czego byliśmy bardzo dumni, ale tak naprawdę to nie był wielki sekret, bo o tym mówiłem, że byśmy z reverse engineerowali, że tak powiem, jakąś zachodnią grę, która miała ten dźwięk cyfrowy po prostu i dzięki temu my mogliśmy w naszej grze ten dźwięk cyfrowy mieć i jakoś to tam, jakieś dźwięki to tam dawało. Mhm. Było to kupę zabawy. Zrobiliśmy grę, ta gra jest taka okej, nie jest rewelacyjna, ona tak trochę gameplayowo była zapóźniona, a też wynikało, że myśmy nie umieli zrobić bardziej skomplikowanej gry. No wybraliśmy sobie taki rodzaj gry, jaki umieliśmy zrobić. No i tyle, i zrobiliśmy to, ale to był jakby pierwszy krok, bo to, że gra była gotowa, to jeszcze nic nie oznaczało. Pamiętajmy, że to są czasy, kiedy nie ma dystrybucji elektronicznej. Nie ma. Żeby gra dotarła do człowieka, musi się znaleźć w sklepie. Pudełku. I ten człowiek musi w pudełku i ten człowiek musi pójść i kupić. Ale to są też czasy, o których ludzie współcześnie jakby też sobie nie zdają sprawy, że żeby gra się znalazła w sklepie, to nie jest tak, że my wysyłamy gdzieś do hurtowni i z tej hurtowni rozchodzi się po sieciach Empik i różnych innych podobnych, ponieważ nie było sieci Empik, ani takich hurtowni. Empik akurat był. Empik akurat w 92 był, tylko on wtedy chyba inaczej funkcjonował i chyba nie, bo sieć Empik... No nie był siecią generalnie. Lata, taką, znaczy, Empiki to jeszcze lata 60, 70, ja pamiętam. Tak, nie, no to już nie mówię o tej, mówię o tej współcześnie nam zrozumianym, bo oczywiście Empiki istniały, ale to były grupy zagranicznej książki i prasy. Tak. I tam się chodziło na kawę i czytało gazety. I kupowało czasem jakieś rzeczywiście takie rzeczy kulturo-podobne. O, tak bym to mówił. Natomiast nie było takich sieci, jaki jest obecny Empik. Natomiast było setki, jeśli nie więcej, sklepików, tak zwanych sklepów komputerowych, w których ludzie kupowali różne rzeczy. Kupowali sobie oprogramowanie, dyskietki, cokolwiek tam było im potrzebne i
no zaopatrywali się w gry między innymi. Czasem to były, wiadomo, jakieś tam zestawy gier. To wszystko miało bardzo tam, z punktu widzenia prawnego było bardzo wątpliwe. Znaczy generalnie było to piractwo, ale piractwo wtedy było kompletnie, jakby to ująć, legalne, ponieważ oprogramowanie nie było chronione w żaden sposób. No to musieliśmy dotrzeć do tych sklepów. A to polegało na tym, że człowiek, sprzedawca u nas w firmie, brał książkę telefoniczną, to jest taka rzecz, która również nie istnieje obecnie, otwierał i szukał sklep komputerowy w, nie wiem, tam w Pcimiu. Dzwoni, mówi: dzień dobry, mam tu taką grę na peceta, nazywa się Elektrobady, może pan słyszał, były reklamy w gazecie. Tak, ile pan weźmie? 10 sztuk, okej, okay, dobra, to jak tam przesłać? Tu uzgadnialiśmy metodę przesłania, bo to nie był też kurier. Bo nie było kurierów. Nie istnieli. Nie było. Dokładnie. Na przykład umawialiśmy się, chce pan koleją? Tak, w porządku, no to ja nadam dzisiaj na cargo, że się tak wyrażę, bo tak to wyglądało, na PKP Cargo, nadaję paczkę i ta paczka przyjdzie do pana jutro, czy tam pojutrze i musi pan na swoje cargo pójść i tę paczkę odebrać. Można było też przesyłkami konduktorskimi, prawda? Zresztą tak, tak, no nie wszędzie funkcjonowały, a to były takie, to cargo to było takie, taka normalna, jak się nadaje paczkę na poczcie, to się nadawało na kolei, tak. Bo ona była trochę szybsza niż poczta, bo poczta generalnie, no niewiele się teraz, no trochę się poprawiła, ale nie jakoś tak drastycznie, a wtedy działała fatalnie. Pocztą można było wysyłać jakieś tam indywidualne, bardzo często ludzie zamawiali bezpośrednio od nas gry, no to się je wysyłało oczywiście pocztą, natomiast takie nazwijmy to hurtowe ilości, no to na przykład koleją, albo pocztą, albo jakimiś dowolnymi tego, albo przyjeżdżał człowiek, brał od nas rzeczy i rozwoził po sklepach. No było to dość skomplikowane, tak to wyglądało po prostu, ale to jeszcze nie jest nawet takie może specjalnie fascynujące, ale problem był taki, że zrobienie pudełka było też problemem. Znaczy myśmy wymyślili, że chcemy zrobić grę w pudełku, ale co to oznacza? No to trzeba by produkować pudełko. Teraz to jest oczywiście trywialne, bo właściwie wszędzie możemy, jest mnóstwo firm, które nam to zrobi. Ale wtedy to było tak, ale kto robi pudełka? No właściwie to nie wiemy. Znowu się bierze taką książkę telefoniczną i tam dzwoni. Dzień dobry, czy robicie pudełka? I tam jakie pudełka? No takie wsuwane, góra-dół. No robimy. No to super. A jakie tam warunki i tak dalej? No ta pani mówi, a ile tych pudełek? A my mówimy, no tam nie wiem, 1000. A mówię, panie, to minimum 10 000. Bo u nas, żeby maszyna, która przygotuje te rzeczy, żeby ruszyła, to ona musi mieć taki nakład, bo inaczej to się nijak nie opłaca. To pudełko będzie kosztowało 10 razy tyle, ile gra. No i tak aż wreszcie jakaś tam spółdzielnia inwalidów gdzieś tam w Krakowie się znalazła i nam te pudełka wyprodukowała, znaczy powiedziała, że nam wyprodukuje pudełka, pod warunkiem, że dostarczymy je na druki, oni nam to wszystko skleją, ładniej zrobią. No i wiadomo, potem jest problem z nadrukami, zrobić nadruk. I znowu, dzień dobry, chcemy wydrukować nadruk. W porządku, 100 tysięcy to jest minimalny nakład, bo mamy maszynę wielkości budynku. I aha, okej, okay, to nie. I tak szukamy, aż znajduje się jakiś pan, który miał jakąś tam bardzo starą maszynę niemalże sprzed wojny. I on powiedział, że on to wydrukuje, te parę tysięcy, ile myśmy potrzebowali. Jeden warunek, nie może to być druk kolorowy, bo on na tej starej maszynie nie spasuje kolorów, nie ma takiej opcji. No i stąd dlatego te pierwsze oryginalne pudełko Elektrobady jest pudełkiem o czarnym, w kolorze czarnym, ze srebrnym napisem. Czyli były dwa kolory, wbrew pozorom, czyli srebrny, a potem był nałożony na to czarny i nie trzeba było tego bardzo spasowywać, no bo po prostu zachodziły mocno na siebie te kolory i czarny przykrywał ewentualną nieprecyzję tego wydruku. No a tył był nawet kolorowy, tam były zdjęcia, były screenshoty, jak to się nazywa, i to były prawdziwe screenshoty, czyli przyszedł pan i zrobił shot ze screena aparatem. Ponieważ to była jedyna metoda przeniesienia obrazu z ekranu komputera na kliszę, z której robiło się płyty do druku. I oczywiście pomylili się i były to niewłaściwe obrazki. Były tam podpisane, że tam ekran VGA, ekran CGA i ekran czegoś, ale ktoś się pomylił kolejnością i oczywiście to nie było prawdziwe. No ale to takie, tak to było. I to jest taka śmieszna historia, ja opowiadam. I rok później to się zmieniło diametralnie. Bo jeśli robiliśmy mniej więcej rok później reedycję gier, robiliśmy taką Enhanced Edition, lepsza grafika i coś tam jeszcze,
to już mieliśmy kompletny DTP, naświetlanie laserowe, robiliśmy to w pełnym kolorze, co tam sobie chcieliśmy. Pojawiła się u nas w biurowcu, w którym myśmy mieszkali, pojawiła się pojawiła się drukarnia, więc myśmy drukowali niemalże u siebie, mogliśmy tam zejść, dopilnować kolorów, pogadać z panami, jak to spasować i tak dalej, ale tylko rok upłynął, to się tak drastycznie zmieniło. No ale początki były rzeczywiście takie trochę śmieszne. No to były czasy żywiołowej transformacji, ale jeszcze mam pytanie, troszkę zachodzące bardziej o przeszłość, bo wspomniałeś o tych programach, które pisałeś na 8 bitów i to były na jakie komputery? Rozumiem, że pewnie na Atari małe, tak? Na Atari, tak, ja byłem atarowcem. Wiem tam, atarowców, bilis, coś tam. Nie, atarowca wals gumowca. Gumowca, no właśnie, o. Ja byłem atarowcem, ponieważ, no bo kupiłem z Atari w Pewexie, właściwie rodzice mi kupili, nie, że sam kupiłem. Gdzieś w 86 roku, mniej więcej. A potem myśmy przez jakiś czas mieli w Rzeszowie, był klub studentów Politechniki Rzeszowskiej Plus, chociaż nie byliśmy studentami Politechniki Rzeszowskiej, ale my ten klub, nie tylko my, bo tam było nas trochę więcej, był Janusz Perc właśnie, był Janusz Wiśniewski, myśmy ten klub trochę opanowali i tam było trochę tych Atari i po prostu takim wspólnym odkrywaniem wszystkiego, dzieleniem się wiedzą i umiejętnościami, no sporo tam zrobiliśmy fajnych rzeczy. I to był taki no, mój epizod, z tym, że ja się potem pojechałem studiować do Krakowa, więc straciłem trochę kontakt z tym klubem, a w Krakowie z kolei już się pojawiły pecety, i ja zacząłem się bawić pecetami jeszcze na uczelni, bo nie uczyłem się, byłem bardzo złym uczniem, niestety. Właśnie zacząłem się zajmować komputerami, siedzieć w pracowni komputerowej i tak dalej, no i tam ze szkołą miałem w związku z czym spore problemy. Rozumiem. Ale rzeczywiście w 92 elektrobody wyszły, bo teraz sobie przypomniałem, że znajomy kupił elektrobody na giełdzie, ale oryginał, co ciekawe, bo na wrocławskiej giełdzie można było też kupować oryginały. I to był koniec 92 roku i ja wtedy już byłem na studiach, więc to musiał być 92, ja wtedy byłem na pierwszym roku studiów i powiem szczerze, że jak zobaczyłem elektrobody najpierw, to był u przyjaciela, który miał przedtem Amigę, ja wtedy jeszcze miałem Amigę, on chyba nawet to był taki okres przejściowy, że on miał i Amigę i peceta, tak sobie patrzę na te elektrobody, na te takie przesuwanie ekranu, właśnie tam nie było płynnego w zasadzie, tam nie było jakiejś paralaksy. Z ekranami, to była komnatówka klasyczna. Ja myślę, tak. To Amiga ma jeszcze trochę lat przed sobą. Natomiast dźwięk był no, niezły, bo tam pamiętam, że to chyba ty skomponowałeś utwory do tego, nie? Do elektrobody. Nie, utwory skomponował Daniel Kleczyński, który zresztą robił ze mną muzykę jeszcze w wielu, wielu grach później. No właśnie, on skomponował tę muzykę, ja tam nie pamiętam, może jakieś dźwięki dorobiłem do tej gry. No tak, to była taka średnia gra, nie ukrywam. No, ona ma zadziwiający dla mnie status pośród wielu pokoleń, co jest też również zadziwiające, jakiejś takiej gry do pewnego stopnia kultowej. Bardzo dużo ludzi tę grę zna. Co gorsza znają te... Co gorsza, znaczy mnie to cieszy oczywiście, ale to właśnie nie rozumiem tego. Znają tę grę ludzie kolejnego pokolenia, dla których ta gra była absolutnie przestarzała i w ogóle ten, ale oni znają, ponieważ rodzice im tę grę pokazywali jako grę swojej młodości. I ci ludzie grali o dziwo w tę grę i teraz po tylu latach spotykam ludzi, którzy naprawdę no... byli mali, jak ta gra powstała, albo wręcz ich nie było i mówią, że znają tę grę. Ja mówię, właściwie jak to jest możliwe? Jak to się dzieje? Więc natomiast gra jako gra była grą bardzo, bardzo średnią. Nie ukrywajmy. I już. No ale w Polsce się bardzo dobrze sprzedała. Wiadomo, to były też takie czasy, że no, Polska gra dla Polaków. Można na tej biało-czerwonej fladze było sporo ugrać i robiliśmy to bez żadnej tam żenady. Tak tę grę reklamowaliśmy. Bardzo dużo ludzi kupiło ją właśnie dlatego, że to jest polska gra zrobiona przez Polaków, dla Polaków.
Tam nie ma oczywiście żadnych nacjonalistycznych akcentów, tylko po prostu taki to był, tak pogrywaliśmy tym. Sprzedała się trochę za granicą, potem... Okay, była shareware'owa wersja też, prawda? Była shareware'owa wersja, bo Epic sobie takiej zażyczył, ponieważ naszym wydawcą zachodnim, nie jedynym, bo tam były jakieś różne perturbacje, bo to wychodzenie na zachód wtedy było bardzo trudne. Co prawda to już nie były czasy, wiecie, no, żelaznej kurtyny, ale powiedzmy początek lat 90. to wciąż nas traktowano jednak jak, no wiecie, niedźwiedzie te sprawy. No. Trzeci świat, nie, to ciężko było się dogadać. Przede wszystkim problem komunikacyjny był spory, no nie było internetu za bardzo, znaczy ja już wtedy zacząłem używać poczty elektronicznej, ale wciąż no, trzeba było kombinować na inne sposoby. Faksem się bardzo dużo rzeczy załatwiało. Do Epika pamiętam, że grę wysyłaliśmy pocztą zwykłą. Taką tu dyskietki, tu koperta, znaczek, do Epika leci. I Epic się odezwał potem i powiedział, dobra, fajna gierka, wydajemy ją, tylko zróbcie coś tam, usuńcie zabezpieczenia, bo gra była zabezpieczona przed kopiowaniem, tam te pytania zadawała z podręcznika i tak tam historię. Usuńcie to i tak dalej, usuńcie wszystkie tryby graficzne oprócz VGA, bo u nas to nikt nie ma innych kart. I gra się sprzedała sporo, no. W Polsce sprzedało się kilkanaście tysięcy egzemplarzy, co jak na ówczesne czasy to było bardzo, bardzo dużo. To astronomiczne wyniki na tamte czasy, naprawdę. Tak. I trochę się sprzedało w Niemczech, trochę się sprzedało w UK, no a potem już potem pojechała gra do Stanów i była dostępna tam, gdzie Epic ją wsadził w różne tam dystrybucje. No fajnie, no to był... Fajny tytuł, generalnie dobry początek. Myśmy potem zrobili jeszcze w ramach X-Landu. Janusz zrobił właściwie tego Heartlighta PC, czyli swoją pecetową wersję takiej atarowskiej gry, którą kiedyś napisał w Weekend. To jest gra taki natomiast klon Boulder Dasha w zasadzie też, prawda? To chodzi o krasnoludek, zbiera serduszka. Krasnalu, dokładnie. Tak. Janusz to napisał na potrzeby gazety Tajemnica Atari w któryś weekend. Ona się w tej gazecie ukazała do wklepania, jak to się wtedy wklepywało z gazet gry. A wersja PC-towa to była oczywiście taka bardziej rozbudowana, z lepszą grafą, z muzyką, z dźwiękami, z edytorem poziomów. Znaczy można było w edytorze tekstowym robić nowe poziomy i gra wczytywała. Takim, no już był taki normalny produkt. No i potem jeszcze zrobiliśmy wreszcie ten właściwy port Robbo. No bo tak w zasadzie po tym wysiłku, jeśli chodzi o zrobienie elektrobady, to chcieliśmy jakiegoś łatwego, że tak powiem, sukcesu, żeby się nie robić, a zarobić. To weźmiemy to Robbo, bo wszyscy kochają Robbo, bo to prawda, wszyscy kochają. To prawda. Problem dalej taki, kochają. Na PC-cie to tak, tak, ale na PC-cie to aż tak bardzo tego Robbo nie kochali. Owszem, sprzedało się, ale to nie był to taki hit, jaki sobie myśleliśmy, tak mi się wydaje wtedy. I trochę było tam może rozczarowania, no tak to się działo. I potem sobie pokomplikowaliśmy życie różnymi decyzjami. No i efekt był taki, że myśmy z Januszem odeszli z X-Landu. Stwierdziliśmy, że nie, już nie będziemy razem współpracować, tylko mamy tam pomysł na inny biznes z innymi kolegami. Tak to mniej więcej wyglądało. No i tak powstała inna gra, kolejna. Czyli Firefight, tak? To wtedy Firefight tak powstał. Czyli Chaos Works. Firma się nazywała, bodajże. Ja pamiętam, że jak zobaczyłem po raz pierwszy obrazki z gry, które chyba pojawiły się w zapowiedzi bodajże w Secret Service, to byłem pod ogromnym wrażeniem, jak ta gra wygląda, bo to była strzelanina, taka rzut izometryczny albo z góry w zasadzie, statek kosmiczny, pięknie wyrenderowany, wysoka rozdzielczość, mnóstwo kolorów, mnóstwo wybuchów, mnóstwo pocisków, gra... z gatunku, który bardzo lubię i to chyba była jedyna, do tej pory to jest chyba jedyna polska gra, którą wydało Electronic Arts, prawda? No nie, bo Bulletstorm był drugą. Bulletstorm, rzeczywiście, no tak, rzeczywiście Electronic Arts. No ale do czasów, tak, to mamy tylko dwie te gry. Jedną zrobiłem ja, drugą zrobił Adrian. I obie były jakimiś rozczarowaniami, powiedzmy, tak bym to ujął.
Znaczy sprzedażowymi chyba, bo... Tak, sprzedażowymi, dokładnie. Wątpię, że zarówno Final Fight, które ja grałem w latach 90., kiedy już miałem peceta, bo ja dosyć późno miałem peceta, no to była dobra gra i to jest nadal dobra gra, bo ona tak. dobrze cały czas naprawdę pod względem graficznym prezentuje się zacnie. To jest taki sposób prezentacji grafiki, prezentacji akcji, który raczej się nie starzeje. To jest, jak to się mówi z angielska, evergreen. Tak. Wiecznie zielony. Wiadomo, rozdzielczość jest... No tak. Chociaż ta gra miała tryb high-res w ogóle, czyli 640x400. To, czyli super VGA, tak? Tak. Czy jeszcze tak. wyżej? Dokładnie. I no, to już było takie no, na wypasie. To już na Pentium musiało działać wtedy. Pamiętam, pisali, tak, że musiało być Pentium i to mocny Pentium, żeby to działało. Tak, no. ta gra miała, w tym trybie miała spore wymagania. No ale właśnie... No to zrobiliśmy grę dla Electronic Arts i tym się możemy poszczycić, byliśmy pierwsi. No to no fajna była przygoda, też dużo pieniędzy nam, relatywnie dużo nam dali. Myśmy te pieniądze oczywiście przepuścili całe na produkcję tej gry, więc nie było to zbyt rozsądne. Nie zostało nam absolutnie nic po tym, a można było może trochę przeoszczędzić na później. No to było ciekawe, bo to był taki projekt poboczny. Myśmy budowali wtedy swoją nową, nazwijmy, technologię, który tam głównym technologiem był Janusz Pelc, on wymyślał te wszystkie rzeczy i narzędzia i przede wszystkim tam był cały pomysł na tą wizualną stronę był taki, że myśmy grali wtedy, bo z tych różnych kontaktów z Epiciem, rezultatem oprócz oczywiście dealu i tak dalej i sprzedaży było to, że jak pojechaliśmy spotkać się z Markiem Rainem, który jest tam wiceprezesem Epica od sprzedaży, chyba cały czas. Cały czas. Byliśmy się spotkać, żeby się zapoznać jakoś tam w ogóle. Spotkaliśmy się w Amsterdamie, właściwie w Rotterdamie konkretnie. To śmieszne, bo to było spotkanie w mieszkaniu Arjana Bruze, tego, który zrobił Jazz Jackrabbita, ale tak naprawdę potem założył Guerrilla Games, więc... Czyli Killzone. Spotkaliśmy się u niego... u niego w mieszkaniu. No i tam różne były tego i Mark Rain nam w prezencie kupił Super Nintendo. No bo myśmy wtedy, konsole były poza naszym zasięgiem, generalnie tak. nie było ich w Polsce i tak dalej. Mówi, chodźcie do sklepu, zrobię wam prezent, to jest Super Nintendo, to są Donkey takie Kong gry pewnie. I takie jakieś. I Donkey Kong Country oczywiście. Dostaliśmy i Donkey Kong Country nas zachwycił grafiką, no bo to była gra, która była grą 2D, jak to wszystkie gry na Super Nintendo. Może, no nie wszystkie, bo były gry 3D też, ale jak Star Fox, nie? Ale, na przykład, tak. Jak Pilot Wings chociażby też, prawda? Tak, no ale to były gry, które miały dodatkowy chip, żeby w ogóle działać. Pilot Wings akurat nie. Pilot Wings działał tak, no, normalnie. Ale tak. Star Fox miał. I zobaczyliśmy grę, która była grą 2D, ale wszystkie sprite'y, wszystkie, co widzieliśmy na ekranie, to były obiekty 3D wyrenderowane w programie 3D, czyli miały oświetlenie, miały teksturowanie, wyglądały tak bardzo, bardzo fajnie. I nam się to strasznie podobało, to rzeczywiście było bardzo, bo myśmy do tej pory rysowali wszystko po pikselu. A tutaj taki trik. Jakoś tak się złożyło wtedy, że do nas, do teamu zgłosił się taki człowiek, Rafał, który powiedział, że jest grafikiem, że on tu robi takie rzeczy i jakoś tak gadaliśmy, on mówi, a ja wiem, jak to zrobić. Znaczy, ja wiem, jak zrobić, żeby robić taką grafikę jak w tym. A mówi, jak to możliwe w ogóle, przecież tam jest na stacjach Silicon Graphics renderowane, bo tak było, nie? On mówi, nie, no jest jakiś tam 3D Max, nie, 3D Studio to się nazywało wtedy. Jest taki program na peceta, pod DOSa, 3D Studio, ja mam pirata oczywiście, ja wam pokażę, bo ja rozkminiłem tamtego, nauczyłem się, jaki tam podręcznik mam, to wam pokażę, jak to robić i pokazał nam rzeczywiście. I stwierdziliśmy, to jest dobra metoda. Zamiast się męczyć i robić te gry, te grafikę po pikselu, w czym byliśmy średni generalnie. Większość grafiki robił Janusz, trochę Janusz był trochę w tym lepszy, ale no też nie był jakimś specjalnym wirtuozem grafiki pixelartowej, nazwijmy to. A tu się okazało, że Rafał relatywnie szybko potrafi robić te obiekty 3D, teksturować je, oświetlać i potem z nich renderować takie piękne sprite'y. A my możemy z tego budować super, super poziomy. I jak już technologię tworzenia tej grafiki mieliśmy, powstawał jakiś nowy silnik, no to zaczęliśmy się zastanawiać, co będziemy robić. Między innymi miało powstać Total Alarm 2, nie, Total Alarm, to się ta gra nazywała, czyli Electrobady 2,
która była zrobiona, właśnie miała mieć zrobioną grafikę taką, taką metodą. Mieliśmy nawet jakiś taki bardzo prosty prototyp, gdzieś tam jest screenshot w jakimś polskim wydawnictwie z tej gry. To był jeden pomysł, potem chcieliśmy robić jakąś taką właśnie platformówkę, która miała być takim naszym odpowiedzią na Donkey Konga. No i robiliśmy wtedy jeszcze tą wyścigówkę Excessive Speed. I, tak. Ona długo powstawała. I ten zespół tam nas się trochę rozrósł, było nas chyba ze czterech. Jeszcze powstawało, jeszcze mieliśmy koncepcję, żeby przenieść taką jeszcze jedną grę, z Atari, który Janusz tam zrobił, czyli Freda. I to też tam powstawało, jakoś tam równolegle ktoś to robił. I na skutek tych właśnie dyskusji, co będziemy robić w Islandzie i dyskutowaniu o pieniądzach, jak zwykle w takich sytuacjach, wyszło, że będziemy robić Excessive Speed, ale tam głównym programistą był taki Paweł, który ten projekt robił. Myśmy go mieli wspierać, no ale Paweł miał straszne problemy ze zrobieniem tego projektu, bo tam on sobie wybrał jakieś dość kontrowersyjne podejście do realizacji tego. Myśmy mieli go wspierać, ale tylko w zakresie tworzenia grafiki i torów wyścigowych, coś tam planowaliśmy w tej grze i to bardzo nie szło. I w pewnym momencie stwierdziliśmy, że to trochę jest bez sensu, bo my to tak trochę marnujemy pieniądze a w międzyczasie inni koledzy zaproponowali nam właśnie zbudowanie gry i mieliśmy... A jeszcze się pojawili tacy dwaj studenci, którzy by powiedzieli, my chcemy robić gry, pozwólcie nam coś robić. No to daliśmy im wszystkie nasze narzędzia, wszystko naszą technologię, oni zaczęli grzebać taką gierkę i to były zalążki Firefighta. On się nazywał New Order na początku. No i był rzeczywiście takim stateczkiem latającym nad czymś tam, miał być takim taką strzelanką. To my tam oczywiście mówimy, że to bardzo wszystko profesjonalnie robiliśmy, ale tak naprawdę to była gromada dzieciaków, która coś robiła. Nie mieliśmy pojęcia w ogóle, jak to poważnie zrobić, więc jak tak się złożyło, że polecieliśmy do Stanów w 95 roku, polecieliśmy do Stanów zaprezentować tę grę naszą wraz z wieloma innymi grami z całego świata. Także była jeszcze druga polska gra, był to Anno Domini 2044 Avalonu. Bo Epic zapytał, czy znam jakąś interesującą grę polską, którą można by pokazać właśnie EA, nie? No to ja mówię, no znam taki projekt. No niewiele tych polskich projektów znałem, to inna, bo to te informacje nie były takie wcale szybko rozchodzące się, czy w ogóle mało się branży znało wtedy. No to powiedziałem, że jest taka gra, oni też zaprosili Avalon z tym Anno Domini i przez tam, nie wiem, dwa dni dużo zespołów z całego świata pokazywało u Epica gry producentom z EA. Myśmy pokazali naszą grę, ten New Order, Anno Domini pokazało i tam jeszcze trochę innych tytułów. I wróciliśmy do Polski, bo to jakby to było tylko prezentacja, ale tam za jakiś tydzień czy dwa, czy nie pamiętam jak to było, przychodzi wiadomość, że okej, wasza gra została wybrana. Teraz ją zróbcie. A my tak, okej. No to dajcie tutaj mnóstwo pieniędzy, $150,000, to nie jest tajemnica, $150,000 zawołaliśmy, to było mnóstwo pieniędzy, to jest na obecne pieniądze jakieś $250,000. To nawet teraz jest sporo. Tak, wtedy w Polsce to były gigantyczne pieniądze. No ale to było tak, że nakupimy sobie komputerków, zrobimy studio, bo to nie mieliśmy formalnie żadnego... jakiejś takiej organizacji, wynajęliśmy sobie biuro, zaczęliśmy to produkować, nakupowaliśmy różnych fajnych gadżetów, nagrywarkę za $1,400. No i takie fajne rzeczy, oprogramowanie, wypłaciliśmy sobie jakieś takie pensje, nie jakieś megasowite, ale jednak komputery, no te Pentium komputery były strasznie drogie, mieliśmy raptem po 8 megabajtów pamięci, która była pierońsko droga wtedy. No była taka tego i produkowaliśmy grę, ale potem się okazało, że o kurczę, to teraz pracujemy dla EA, nie pracujemy dla nich, tylko mamy z nimi kontrakt, więc pracujemy na swoje, to też mam taki bardzo częsty żal i mówię, że Firefight to nie była polska gra, bo to była gra nie wiadomo czyja właściwie.
Nie, to myśmy tę grę realizowali na własne ryzyko. Oczywiście nam zapłacono, przedpłacono z góry, nie całą kwotę, tylko w jakichś tam transzach, ale to było na nasze ryzyko. To nie jest tak, że nas jej zatrudniło i myśmy sobie robili tę grę. Nie, nie, nie. To była polska gra zrobiona w Polsce za no, polskie ryzyko. Oczywiście przyszły pieniądze z Ameryki, ale zamieniliśmy je na złotówki, wydali je tutaj. No i zaczęliśmy robić. Zaczęło się, no okazało, że kurczę, to jest dość skomplikowane. Nie sama gra, tylko to, że współpracujemy z EA, że nagle musimy na przykład napisać game design document. Ale właściwie co to takiego? No, no wiecie, taki dokument, który opisuje grę. Dokument do elektrobady to była jedna kartka. To będzie taka gra, w której będzie to i to. I koniec. Chodzi ludek i strza. No, to... Tak. I tam było napisane, po jakich lokacjach chodzi, wiesz? Że będzie taka fabryka, będzie taki poziom mieszkaniowy, będzie coś tam, nie pamiętam, jak się nazywało już w tej chwili. A tutaj nagle trzeba tworzyć dokumentację. I tak, ale jak wygląda design doc? Ja nigdy żadnego nie widziałem. Nie mam zielonego pojęcia. Wreszcie dobrze, oni mieli jakiś taki szablon, który przysłali i tam popatrzyłem na ten szablon. Rany boskie. To po angielsku w ogóle trzeba wszystko zrobić. I jej, no i pisanie. Potem, o, jeszcze musicie zrobić technical design document. A my, co w ogóle? A co to takiego jest? A to takie, że listujecie wszystkie technologie, listujecie jakie asety, ile tego będzie. Co? Macie jakiś szablon? Przesłali nam szablon. I tak, a teraz powiedzcie, kiedy tę grę zrobicie? A my tak, no tam, no, pewnie wtedy. Żadnego planowania, nie mieliśmy o tym zielonego pojęcia w ogóle. Jeszcze myślę, że większość branży nie ma do dzisiaj pojęcia, jak to dobrze robić. No to wtedy też nie mieliśmy. I oczywiście opóźniliśmy projekt, miał być na kiedyś tam, nie pamiętam, miał być na wczesną wiosnę, opóźnił się gdzieś do początku lata, ale no dobrze się skończyło. To niewielkie opóźnienie, no. Tak, no ale wtedy jakoś to nas stresowało. Teraz wiem, że to żadne w ogóle, to jest luzik, ale wtedy to, no wiesz, to jest tak, że no, jak pracujesz z takim, wiesz jaka to skala, to była firma, paru kolesi młodych, gdzieś tam w jakiejś zapiziałej Polsce i pracuje z największym wydawcą chyba na świecie wtedy. I tak trochę nie wiesz, czy to będzie, jak się spóźnimy, czy nie przyjdą to jacyś ninja i nas wszystkich nie wymordują, albo coś, nie wiem. Albo każą oddawać nam te tony pieniędzy, których oczywiście nie mamy, bo wydaliśmy. Więc trochę było w tym takiego stresu, no ale rzeczywiście grę zrobiliśmy. Ona tam miała dość dobre przyjęcie, miała dobre recenzje. No ale no, nie ukrywajmy, nie sprzedała się jakoś przesadnie dobrze. Dużo było powodu, pewnie można się zastanowić, ale to jest trochę tak, że myśmy mieli duże nadzieje, a dla EA to była taka gra do katalogu. I oni sobie po prostu tę grę wrzucili do katalogu i na tym się skończyła promocja. Tam nie było żadnego marketingu, niczego. Ta gra miała multiplayer, na którym się strasznie namęczyliśmy. No, była naprawdę dość dobrze zrobiona. No, ale okazało się, że no, to koniec. Tyle pieniędzy, żadnych pieniędzy więcej nie będzie. Wszystkie plany przyszłościowe, liczyliśmy bardzo, że na przykład zrobimy wersję na PSX-a, który był wtedy najmodniejszą, bo świeżą konsolą i była nawet o tym rozmowa i tam było jak, panowie, jak ta gra będzie performować dobrze, to zrobimy gry na PSX-a. No to myśmy się mega cieszyli, to wejście w rynek konsolowy wtedy to było jak złoty strzał, tak. No ale nie sprzedała się dobrze, więc szybko się rozczarowaliśmy, no i tam wiadomo, pokłóciliśmy się o pieniądze, jak to zwykle w takich sytuacjach. I no podniewaliśmy tak. się na śmierć i życie. Na śmierć i życie, tak całkiem? Znaczy tak to wygląda przynajmniej. Do tej pory, tak? Jeszcze? Do tej pory Janusz się nie odzywa. No, jakby, jak nie, no ja go tam nie będę... Znaczy on się nie odzywa generalnie do całej branży i do wszystkich znajomych, więc nie jestem jakoś specjalnie wyróżniony. No ale rzeczywiście pokłóciliśmy się o przyszłość, o myślenie, co kto powinien robić, kto tutaj jest, kto wpływa na ten projekt i tak dalej. No to jak się pokłóciliśmy, to ja sobie pojechałem do rodzinnego miasta, bo to w Krakowie wtedy mieszkałem, wróciłem do Rzeszowa. Rzeszowa. I do laboratorium komputerowego. Tak, w Rzeszowie Zawalon, moi koledzy, których znam od dawien dawna. I no i tak mówię, słuchajcie, wiecie, bo tak, tutaj nie wyszło, ale ja mam jeszcze jakieś takie pomysły, mam różne technologie,
co możemy robić. No to my tu musimy skończyć to Anno Domini, które tam widziałeś, bo nas ściągnąłeś do tej Ameryki, tam do Epika. No to czy możesz tutaj coś tam pomóc? Napisałem, no ja chętnie coś tam jeszcze pomogę. I potem ja im tam próbowałem sprzedać różne swoje problemy. Oni mówią, wiesz, bo tu my byśmy chcieli zrobić, żeby ten team, który robi Anno Domini, który już się kończy, właściwie już było na kompletnym kończeniu, zrobił kolejną grę. Czy nie dołączyłbyś do nich i no nie zrobilibyście jakiejś kolejnej gry? No to spoko, nie? Tak, to robimy. No i tu się rozpoczęła historia teamu, który się potem nazywał Detalion. Tak. No i zaczęliśmy rozmyślać, no bo to Anno Domini to była jakaś tam przygodówka z taką prerenderowaną grafiką. No i bardzo mi zależało, żeby to trochę popchnąć technologicznie, nazwijmy to, czy wizualnie, i stąd pomysł. I ta powstała gra, która w Polsce jest zwana Reachem. No właśnie, jak się wymawia? Ria? Nie mam pojęcia, jak się to powinno. Ria? Chyba tak, jakoś tak. To ktoś wymyślił ten tytuł, właściwie nie przemyśliwaliśmy go chyba za dużo, czy on jest dobry, czy niedobry. Moją ideą było taką, że ja chciałbym, że ten koncept, że robimy taką w sumie mystopodobną grę, tak. Tylko myśmy wtedy jeszcze nie wiedzieli, że to jest mystopodobne, ale jak zaczęliśmy robić tego, to ja kupiłem na giełdzie gdzieś, pamiętam mysta. I obejrzeliśmy tego mysta i to było, o kurczę, robimy dokładnie taką grę. Tylko że my chcemy ją zrobić trochę lepiej, nie slideshow, tylko takie prerenderowane animacje wszędzie, ruchy kamerą, mhm. I myślę, ja mówię, kurczę, muszą być aktorzy. Bo te postacie, no tam w Anno Domini były jakieś takie roboty, nie? Ale to wyglądało, no tak sobie. I że musimy zrobić to z aktorami. Okej, okay, tam wszyscy powiedzieli okej, okay, tylko właściwie jak? No ja mówię, nie wiem, nauczę się tego. Nauczę się tych technik nagrywania, obróbki tego obrazu, kluczowania kolorów, cokolwiek. Mhm. No po prostu, bo chcę, żeby byli ci aktorzy. I o ile ta grafika 3D to była jakby w dobrych rękach, widziałem, że ten zespół graficzny, który mieliśmy, to było 4 osoby, to ogarnie i zrobi fajne rzeczy. To dla mnie spada ten temat aktorów. Jeszcze tam technologicznie trochę kodu napisałem, który napędza, taki silnik zbudowałem do wyświetlania tych animacji, który był. No ale bardziej mnie rajcowała ta część wizualna, no, że zrobię to. I rzeczywiście zacząłem zgłębiać. To już były czasy, kiedy pojawił się, nie wiem czy Google, ale internet już był. Google'a jeszcze nie było, była Alta Vista. Alta Vista była wcześniej, no tak. I Yahoo. Szukało się. I sporo informacji znalazłem. Znalazłem trochę wiedzy. Zaczęliśmy zgłębiać to, kombinować. Musieliśmy kupić jakiś tam sprzęt do nagrywania. Oczywiście mieliśmy jakiś taki śmieszny budżet na to w porównaniu z produkcjami, jakie się robiło podobne wtedy na Zachodzie. No ale entuzjaści. Kupiliśmy jakiś tam sprzęt. Wynajęliśmy sobie jakieś takie studio do nagrania, jakichś tam bylekich aktorów wzięliśmy. Poświecili to jakimiś światłami, które pożyczyliśmy skądś tam. A propos, nagrywaliśmy w klubie studenckim plus Politechniki Rzeszowskiej, tylko dużo lat później. I nagraliśmy takie pierwsze sekwencje i to były takie pierwsze koty za płoty. To aktorstwo było jakie było, no, nie ukrywajmy, ale zrobiliśmy grę. I ta gra wzbudziła o tyle zainteresowanie, że się pojawił wydawca zachodni z Holandii, mhm. Który dał jakieś tam pieniądze z góry, a to było istotne. No i to było super. Robiąc tę grę było widać, że ona jest obiecująca. To był jeszcze czas, kiedy przygodówki typu mystowego były naprawdę na topie wciąż. Myst jeszcze wtedy był wciąż chyba najlepiej sprzedającą się grą ever, w paru milionach. Mhm. No to były takie dobre czasy. Były kolejne mysty. Tak, kolejne mysty były. Była coraz firma lepsze. Cryo wydawała swoje gry, prawda? Te Atlantisy wszystkie. Tak, tak. Dokładnie. Tego było dużo. Mhm. I to był taki dobry czas. Myśmy robili naszą grę za, wiesz, 1/10 budżetów tamtych, ale nie była 10 razy gorsza. Właśnie to była ta zaleta, nie? I
spoko. To się nawet udawało. Oczywiście wiadomo, że to jest tak, że przekroczyliśmy założenia pewne terminowe, budżetowe, więc popełniliśmy taki bardzo klasyczny błąd, który popełnia wiele teamów, czyli zakontraktowaliśmy kolejną grę po to, żeby mieć pieniądze na skończenie tej. A to jest taka spirala, z której ciężko się wyciągnąć. To teraz tak robią firmy na Kickstarterze, wiesz, jak robią Kickstartera jakiegoś, to jest ten Kickstarter udany, to od razu, no później się okazuje, że ten pierwszy Kickstarter był niedoszacowany. Bez tego przygotowują kolejną kampanię. Kolejnego, tak. Tak, żeby sfinansować tak naprawdę ten pierwszy produkt. No właśnie, to jest to, no to myśmy powiedzmy taki błąd popełnili, który się potem zemścił. Ale tuż jakby nauczeni doświadczeniem robienia tej pierwszej gry we wszystkich aspektach, zarówno kreowania grafiki, tej części aktorskiej, doświadczeń z wydawaniem tej gry za granicą i tak dalej, stwierdziliśmy, że tę grę musimy zrobić lepiej, czyli musi napisać fabułę native przede wszystkim, taki, żeby, wiesz, te wszystkie kwestie językowe, żeby ta wersja, ponieważ to nie jest tak, że jak się teraz napiszemy, ktoś nam to przetłumaczy, ktoś nam to zredaguje, będzie super i tak dalej. No nie, to wtedy tak się tego nie robiło, bo tych wszystkich ludzi, o których mówię, to nie było, czyli jak tekst musiał powstać, to najlepiej, żeby powstał od razu w wersji takiej, jak ma być, żeby ograniczyć liczbę problemów, które tam mogą nas czekać. I stwierdziliśmy, że fajnie by było, żeby tekst, jednak fabułę i tam jakieś dialogi, tych dialogów przecież nie mogło być dużo w tej grze, siłą rzeczy, bo one były bardzo kosztowne w produkcji, no bo trzeba było nagrać z aktorów i tak dalej, to ich nie mogło być z natury rzeczy dużo, żeby ta skromna ilość tego tekstu była ogarnięta od razu po angielsku. I tak się wtedy akurat szczęśliwie złożyło, że myśmy już mieli wtedy grę na rynku, tą, i ona już była wydana właściwie na całym świecie i zgłosił się, to może źle brzmi, ale napisał do mnie pan, który się nazywa Terry Dowling, który jest australijskim pisarzem science fiction. On napisał coś w kontekście poprzedniej gry, że w nią gra i ma tu jakiś tam problem. Ja mu odpisałem, że no tak, super, tu jest takie rozwiązanie. I on się jakoś przedstawił, kim ja jestem, to ja sobie sprawdziłem, o, to bardzo ciekawe. I tak z głupia Fran gdzieś po trzecim mailu zapytam, ej, ziom, a ty nie chciałbyś zrobić... Znaczy, to oczywiście bardzo elegancko było, tym bardziej, że to jest starszy pan. Ej, ziom, ser. Tak, czy nie chciałbyś popracować nad naszym kolejnym projektem? Że my potrzebujemy kogoś z pisarza konkretnie, który nam napisze jakieś tam dialogi. My już mamy, bo ta gra już była w produkcji, no nie? Więc mamy już jakieś takie zalążki, ale to trzeba ładnie ogarnąć i napisać te trochę dialogów dla paru aktorów i już. I czy co ty na to? On mówi, super, w ogóle zajebisty pomysł. Bardzo mi to ciekawi, nie mam zielonego pojęcia, jak to robić, to będzie dla mnie doświadczenie i spoko. I no to tam, a ile to tam hajsu za to chcesz? No i tam nie wiem, jakiś powiedział, takie symboliczne, myśmy mu zaproponowali jakieś symboliczne, nie wiem, $4,000. Co jest naprawdę niczym, no nie? Tak. I a on powiedział, nie, spoko tam, dobra, wiadomo, że jak są pieniądze, to jest zdrowiej, a on, jego bardziej rajcuje ten cały układ, no i zabieramy się za robotę. No on rzeczywiście popisał nam jakieś trochę tych dialogów. Myśmy stwierdzili, ok, to teraz nagrywamy, ponieważ skarżyli się na poprzednią grę, że gra była zdubbingowana, no bo myśmy oczywiście nagrali aktorów po polsku. Oczywiście. A oni zostali profesjonalnie zdubbingowani w Holandii, w Hilversum, w studiach telewizyjnych, i Full Pro i tak dalej. No ale tam jakieś marudy były, że to dubbingowana gra to słabizna, tak nie może być. Widać, że nie zgadzają się ruchy ust z czymś tam. No tego typu... Amerykanie oczywiście, nie? No to stwierdziliśmy, że nie. No to tę grę nagrywamy po angielsku. Zdubbingujemy ją oczywiście, ale to już nie będzie taki dubbing, tylko będą takie ADR-y, wiesz, jak w kinie. Przynajmniej nie będą narzekać, że się ruchy ust nie zgadzają, bo się będą zgadzać. A to, że oryginalni aktorzy no, nie mówią jakoś tam spektakularnie po angielsku, bo różnie bardzo mówili, No dodaje to klimatu. Tak będzie lepiej. Dodaje klimatu, tak. To jest inny świat w końcu, prawda? No ale dokładnie.
No ale to mieliśmy takie wyzwanie, że teraz musimy zatrudnić aktorów, którzy mówią po angielsku, co w Rzeszowie, no jest trudne. I znowu pamiętajcie, że to jest 15 czy 17 lat temu. Tak. To nie jest tak, że jak tutaj, prawda, Schengen, wszystko super, ludzie to jeżdżą. To jest więcej lat temu, to jest chyba 19 lat temu. Tak, no właśnie, więcej, bo to jest gdzieś przełom wieków. Tak, no. Tak. I więc to było spore wyzwanie, ale okazało się, że znaleźliśmy sobie taką grupę ludzi, którzy albo dobrze mówili po angielsku i to była ich główna zaleta, a poza tym jakoś tam pasowali do postaci. Nie było takich castingów, że ten nie pasuje, bo za młody, tylko o, jest ziom, chce tego, to go wcielimy cię w tę rolę. Plus mieliśmy parę osób, które mówiło słabo, ale się nie wstydziło przynajmniej. To znaczy, dobra, wydukam to po angielsku tak, jak umiem, a my mówimy, ale my i tak to zdubbingujemy aktorami prawdziwymi, którzy powiedzą to, jak trzeba. I zaczęliśmy nagrywać to, wybudowaliśmy sobie mieliśmy własne, nazwijmy to, atelier, shooting stage, gdzie mieliśmy green screeny, blue screeny, profesjonalne farby, oświetlenie stałe, podglądy. Znaczy, to tak super brzmi, podgląd mieli z kamery, ale podglądem był stary monitor za Migi akurat. Ale działa. Ale był. Od razu był widać, ale był. Dokładnie. I skąd to już tak, ponieważ mieliśmy to wszystko swoje, no to mogliśmy trochę się bardziej przyłożyć. Na przykład takie kwestie jak zgranie światła na scenie, no nie, ze światłem w scenie wirtualnej. No bo u nas to tylko zielony ekran, nie? No ale mieliśmy rendery sceny na ekranie i ustawialiśmy tak światła, żeby pasowało. Plus jeśli na przykład tam były cienie od jakichś rzeczy, to się wieszało jakieś blendy z tektury, żeby na aktora wchodził jakiś taki cień, który by odpowiadał czemuś, co było w tej scenie wirtualnej. I przepraszam, Maćku, na chwilkę tutaj tak? Cię muszę przerwać na momencik, bo my zbliżamy się do końca tego naszego odcinka radiowego. I drodzy słuchacze, okay. Wrok Serwis FM, jak słyszycie, Maciek opowiada fantastycznie. Ja tutaj jestem zasłuchany i w zasadzie nie przerywam, tylko nadaję delikatnie kierunek potokowi myśli. I jeśli chcecie posłuchać dalszej części historii, to serdecznie zapraszam albo na YouTube'a, albo na Spotify, albo na iTunes. Natomiast odcinek radiowy tutaj zakończymy i zawsze na końcu gry Sława w wersji radiowej jest jakiś utwór muzyczny, żeby nam to się ładnie łączyło z kolejnym segmentem programu. I postanowiłem, że dzisiaj zagramy na koniec polskich twórców, polską muzykę i to muzykę, która jest bliska zarówno Maćkowi, jak i mnie, ponieważ znamy jednego z muzyków, czyli Bodka PSD, jednego z muzyków tak. Polskiej grupy industrialnej Agresiva 69. Wobec tego i teraz Bodek zrobił muzykę do Robo PC-towego. No, a teraz To tym bardziej jest. No właśnie, to zdecydowanie tym bardziej. A teraz Bodek jest realizatorem dźwięku. Ja na przykład mam przyjemność wielką pracować z Bodkiem nad różnymi fantastycznymi dubbingami i piosenkami, także. Więc teraz będzie Agresiva 69. Jaki utwór to będzie w opisie, bo żeby nam się tutaj czasowo wpasował. Natomiast my znikamy na dosłownie parę sekund w wersji YouTube'owej i pojawiamy się za chwilę ponownie. Dziękuję za wysłuchanie mnie. Do zobaczenia. 2 hours later. I po krótkiej przerwie wracamy ponownie. Maciek kontynuuje opowieść z dawnych czasów, jak robiło się Schizma i inne gry Avalona, a później przejdziemy do kolejnych etapów jego bardzo bogatej twórczości. Dawaj, Maćku. No to właśnie, no to zrobiliśmy tych aktorów. Nagraliśmy ich po angielsku, zdubbingowaliśmy ich ponownie, zrobiliśmy znacznie lepszą oprawę wizualną. To było naprawdę dobrze spasowane z tłami. Jakościowo było bardzo fajne, ta gra była duża, dwie płyty DVD i tego typu zabawy. Problem taki, że przekroczyliśmy znacząco budżet i właściwie tak znacząco, że nasz producent powiedział: super, ale więcej hajsu nie ma. I zostaliśmy podstawieni pod taką trochę dziwną, znaczy taką, no wiecie, trudną sytuacją. I zdecydowaliśmy się, że tak nam się ten projekt podoba i tak bardzo chcemy go zrobić, bo czuliśmy, że on jest naprawdę dobrze zrobiony, że przez dobrych
no nie wiem, kilka miesięcy, pół roku albo więcej, pracowaliśmy praktycznie za darmo. Jakieś tam mieliśmy opłacane ZUS-y plus jakąś tam głodową, niewystarczającą na nic pensję. No bo przepuściliśmy cały budżet wcześniejszy. Znaczy, po prostu, no, taki to był wybór. Zrobiliśmy tę grę. Ona rzeczywiście była bardzo dobra, to znaczy... To jest była jeden mordercza z trudna. Których... Mordercza tak, trudna. Była bardzo trudna, ale tak jak patrzę na wszystkie aspekty tej gry, to ona we wszystkich aspektach była dobrze zrobiona. Może ona nie była jakoś super grą generalnie, chociaż sprzedało się jej sporo. Wydaje mi się, że sprzedało się z jakieś 250 tysięcy egzemplarzy, co jeszcze w czasach dystrybucji fizycznej było naprawdę niezłym wynikiem. Sam kupiłem sztukę, tak, też. Ta gra oczywiście była wydana na Zachodzie, była wydana w Stanach przez sporego wydawcę, czyli Dreamcatchera. Jemu się dobrze sprzedawała. No, to był taki projekt, którego jeden z projektów, których chyba jestem najbardziej dumny. Tam wszystko było dobrze zrobione. Kosztowało nas to 3 lata pracy, mnóstwo wysiłku, trochę pracy za darmo. Różne kłopoty miałem z tego powodu, nie ukrywam. Także zapłaciłem sporą cenę za ten cały projekt, ale to jest taki projekt, który darzę wielką sympatią właśnie przez to, że taki byłem z niego zadowolony. Nie byłem zadowolony finansowo, po prostu przeciwnie, raczej zostałem ukarany sporo, ale jako takie dzieło to jest coś, czym wciąż mogę się pochwalić. No ale potem okazało się, że musimy się osamodzielnić, ponieważ ten Detalion to był taki wewnętrzny team Avalonu. Mhm. Ale Avalon powiedział, wiecie co, strasznie jest trudne jest to robienie gier, są drogie, ryzykowne i trochę chyba już nie chcemy robić gier. No i właściwie to jakby nie stać nas. Znaczy nie chcemy wydawać takich pieniędzy, jakoby następny projekt wymagał i tak dalej. My powiedzieliśmy, okej, rozumiemy. Dogadaliśmy się, my powiedzieliśmy, że dobra, to idziemy, jakoś spróbujemy pójść na swoje. Oni nam dali jeszcze na odchodne takie dwa małe projekty ratunkowe. Znaczy bardzo elegancko to załatwili. Nie mam pretensji, że po pierwsze nie ma obowiązku robienia gier, ale po drugie jeszcze nawet nie było tak źle. Bardzo nas wsparli w tych takich startupowych momentach, czyli pożyczyli nam sprzętu, dali nam dwa projekty do zrobienia. No ale staliśmy się Detalionem już samodzielnym. I oczywiście nasza sytuacja była o tyle dobra, że mieliśmy tego Schizma na sprzedaży, ale i wydawcę amerykańskiego, któremu się dobrze sprzedało. No to myśmy poszli, ej, ziomki, bo my chcemy zrobić z wami kolejną grę, a oni tak, a wy to kto jesteście? A my to zrobiliśmy tego Schizma, a oni, no nie, ale to jakiś Avalon zrobił. A my, no trochę tak, ale tak właściwie to my. Oni tak, na pewno? Takie czuło się pewne niedowierzanie i tak, ale kto wy jesteście? To po raz drugi takie pytanie. Chwilę nam zajęło przekonanie ich, że to my byliśmy tym teamem kreatywnym, odpowiedzialnym za grę i mówiliśmy, chcemy zrobić z wami kolejną grę. A oni mówią, no to dobra, to super. I spotkaliśmy się, szef firmy przyleciał na chwilę do Warszawy, dosłownie na kilka godzin, myśmy do tej Warszawy musieli pojechać i tam się spotkaliśmy, powiedzieliśmy, co my jesteśmy. Po raz kolejny powiedzieliśmy, tak to my, tak wyglądamy. Nie jesteśmy jakimiś wyłudzaczami pieniędzy z Nigerii czy coś, tylko jesteśmy teamem normalnym, chcemy zrobić grę, chcemy zrobić sequela i chcemy go zrobić w 3D, znaczy w 3D takim normalnym, real time. O, to już... No, to już było takie ten... Niełatwe. No dobra, a oni tak, ale kim jesteście jeszcze raz? I w tym czasie, no, przyznam, że to jest taki, wiecie, to jest bardzo skompresowane, ale to są rozmowy, jakieś takie pertraktacje, które trwają wiele, wiele miesięcy. A w tym czasie trzeba z czegoś żyć. I tu się trafił nam taki epizod, z którego ja się muszę oczywiście tłumaczyć. Nina? Mianowicie, zrobiliśmy grę, która się załapała na listę najgorszych polskich gier. Czyli Nina, tak? Nina, czyli Nina. Mianowicie przyszedł do nas Marek Tymiński z firmy wtedy Lemon Interactive, potem City Interactive, potem CI Games obecnie i powiedział, że ja tu chcę, żebyście zrobili taką gierkę, strzelankę według takiego pomysłu, czy jesteście zainteresowani, bo słyszałem o was dobre opinie i tak dalej. Pytamy, ile będzie pieniążku. Pieniążki, tam hajs się będzie zgadzał. Kupicie sobie sprzęt, kupicie coś tam, bo my mówi, nie mamy sprzętu, nie mamy tego, dobra, będzie dobrze. No to co mieliśmy gadać? No kurczę, bierzemy to.
I ja mówimy, ok, ale to my chcemy, żeby to było na jakimś dobrym silniku 3D, bo my się chcemy rozwijać i to takie tam tego. On mówi, nie, spoko, dostaniecie silnik, wylicencjonował, to prawda. Zaczęliśmy te robić tę grę. To był Ona Litek? Się zmieniała oczywiście. Tak, to był Litek wtedy. I no i zaczęliśmy robić tę grę, tam te koncepcje się 5 razy zmieniały, raz miała być taka, raz śmaka, raz epizodyczna, raz pełna, raz coś tam. Nam zależało, żeby się nauczyć robienia takich gier. I więc to zaczęliśmy to robić. No, nie byliśmy też specjalistami gier shooterów, nie ukrywajmy, ale też, o czym większość ludzi jakby zupełnie nie wie, ignoruje, ale to była gra z założeniem do kiosków. Mhm. Znaczy, to była budżetowa gra. Ona miała dość niski budżet, znaczy dla nas to był super budżet, bo jakby załatwiał nam mnóstwo problemów, ale to nie była gra, która się budżetowo nawet zbliżała do poprzednich naszych gier. Więc ona też, myśmy nigdy nie mieli ambicji, żeby to była super gra. Znaczy nie było takiego zapotrzebowania. Mhm. I zrobiliśmy tę grę i ona jest rzeczywiście słabawa, nie da się ukryć we wszystkich aspektach. Ale myśmy się mnóstwo nauczyli. Nauczyliśmy się robić grafikę 3D, nauczyliśmy się mnóstwo rzeczy, korzystać z technologii. Postawiliśmy sobie studio, nazwijmy to. Więc my byliśmy zadowoleni. Pytałem kiedyś Marka, czy on na tym zarobił. Mówi, że zarobi. Więc właściwie, no dobra, że to nie jest super gra, że się nią nie chwalę wszędzie, no to co ja na to poradzę? No, to jest, to znaczy, warto było zapłacić tę cenę, żeby zrobić potem jeszcze trochę fajnych gier. I już. A w tym czasie wreszcie dogadaliśmy się z tym Dreamcatcherem, że zrobimy Schizma 2 czy Mysterious Journey 2, bo oczywiście tam nazwy się muszą zmieniać u nich. I zaczęliśmy robić grę. I to już była gra w pełni 3D z animacjami, ze wszystkim, z cutscenami i już. Taki spory projekt. Tylko to był kłopot, że myśmy chcieli popchnąć gatunek do przodu, a gatunek tego nie potrzebował, ani nie chciał. I myśmy zrobili tę grę i zrobiliśmy następną, czyli Sentinela. Mhm. Też w pełnym 3D. I okazało się, że to były gry ok, znaczy fajne, ale bardzo, bardzo wąska, znaczy niewielka część naszego targetu potencjalnego potrafiła w nie grać, umiała w nie grać, miała sprzęt, na którym one chodziły i chciała takich gier. Bo grupa docelowa cały czas chciała kolejne Mysty i kolejne Schizmy takie. Tak, chciała dokładnie takie gry, w które można grać na byle jakim komputerze, bo tam jest prerenderowana grafika, slideshowy i tego typu rzeczy. I nie potrzebuje full 3D, pełnej swobody, chodzenia na WSAD. Oni nawet nie umieli chodzić w tych grach. Oni się gubili w trzech korytarzach. A to było trochę niezrozumienie z naszej strony. Myśmy chcieli rozwijać się, chcieliśmy robić rzeczy fajne, a oni tego nie chcieli. No efekt był taki, że te gry nie sprzedawały się dobrze, tak ogólnie rzecz biorąc. Po drugie, w ogóle gry przygodowe zaliczyły wtedy spory dół. Po prostu przestały interesować ludzi. I to było tak na przestrzeni 2 lat mniej więcej. Spadek z jakiejś takiej sensownej do braku sprzedaży, co doprowadziło koniec końców Dreamcatchera do bankructwa. Nie tylko to, tam pewnie było wiele, wiele innych przyczyn, ale między innymi. No i nas przy okazji, bo tak to jest, jeżeli ma się studio, które jest uzależnione od wydawcy, to znaczy nie ma własnych kapitałów, nie ma czegoś, nie ma hitów, to jak się wyłoży wydawca, to się wykłada studio. No tak. No i nasze się wyłożyło. I okazało się, że nagle, że my nie mamy planu B. Bardzo trudno nam się, my potrafimy robić tylko przygodówki, a przygodówek nikt nie chce. No i nie zauważyliśmy, że można było się wtedy przerzucić na te hopy, prawda, na cały ten wielki rynek gier dla pań, bo w ogóle nie znaliśmy go. Myśmy poszli bardzo do przodu, w zupełnie złym kierunku. Tak. No i okazało się, że... Trzeba było się zatrzymać, podreptać chwilkę w miejscu i poczekać, aż grupa docelowa tak. Was dogoni. Tak. I bum, zamknęliśmy firmę, no bo nie było innego wyjścia, na szczęście bez jakichś większych długów i dramatów, no ale ja spakowałem walizeczkę i pojechałem do CD-pu robić Wiedźmina. Tak. To był 2005. Ja odszedłem w 2004. Tak. I po mnie była przez chwilę Ola Cwalina, później był Bartek, który był wcześniej producentem Dungeon Siege'a i
z tego co wiem, to przez ten czas niewiele się zrobiło i tak naprawdę dopiero kiedy ty się pojawiłeś na pokładzie, to prace ruszyły, bo wydaje mi się, że tam te potrzeby potrzebna była... Chciałbym sobie przypisać tę zasługę. Ale nie, no wiesz, ale... ja tak patrzę na to i analizuję tę historię, bo byłem też na początku w nią wplątany i wydaje mi się, że to był taki impuls, bo cały czas mam wrażenie, że, znaczy... że wierchuszka potrzebowała kogoś, kto im powie prosto z mostu, kogoś doświadczonego, kogo nie mogą zbyć, że pewnych rzeczy nie da się zrobić tak o, przez pstryknięcie palcami, że pewne rzeczy potrzebują czasu, potrzebują ludzi, potrzebują pieniędzy. I, dokładnie. I w ogóle kierunku też potrzebują, tak. Bo ten projekt, to jego główną wadą było to, że on nie miał absolutnie żadnego sensownego kierunku wtedy. To prawda. To prawda, że akurat ja przyjechałem i powiedziałem im to. Znaczy, na początku sobie odsyłałem, że nic nie będę tutaj robił, bo jestem zatrudniony na etapie programisty juniora, bo chyba taką miałem. Na etacie programisty juniora, którą przyjąłem, bo byłem, wiecie, już bezrobotny i zdesperowany. No ale tak poobserwowałem sobie ten projekt parę tygodni i w chwili szczerości, czego nie powinno się robić, pamiętajcie, powiedziałem szefowi, co o tym sądzę. No i powiedziałem, że no, jakby całą litanię. Żałuję, że sobie tej listy gdzieś nie zachowałem. Chyba ją miałem na kartce, więc dlatego nie przetrwała. I powiedziałem, co tu jest nie tak, z mojego punktu widzenia. Że to, tamto, siamto, wam, to głównie takie rzeczy właśnie, że nie ma kierunku, nie wiadomo, jaką grę robimy, nie wiadomo, kto za co jest odpowiedzialny właściwie, kto jest kim, że jest nas chyba za mało, że fajnie by było, żeby to zaczęło nabierać jakichś konkretnych kierunków. No i tam mnie wysłuchano i rzeczywiście nastąpiły pewne zmiany, nastąpiła pewna reorganizacja, zaczęli się pewni ludzie być odpowiedzialni za pewne tematy, zaczęliśmy się zastanawiać, co chcemy zrobić tak naprawdę i zaczęliśmy to robić, zaczęliśmy przede wszystkim też gdzieś rozwiązywać problemy, bo w tym projekcie było wiele problemów, które były po prostu ignorowane. I okazało się, że jak się na te problemy spojrzy, to jakieś tam rozwiązania istnieją, tylko trzeba je po prostu wdrażać. No i rzeczywiście projekt jakoś tam zaczął się rozwijać. No i tam szczęśliwie go doprowadziliśmy do takiego półkońca, czyli premiery i potem prawdziwego końca, czyli Enhanced Edition. Tak. Tej właściwej edycji tak naprawdę. Z różnymi przygodami, było to trudne, ja się też tam mnóstwo nauczyłem, bo to był jednak znacznie większy projekt niż moje poprzednie. Przede wszystkim nauczyłem się, że to był o wiele bardziej skomplikowany projekt niż ja myślałem, że jest. Ale to była fajna przygoda. No wiesz, o Wiedźminie można film nakręcić, tak. Więc tu nie ma co zresztą specjalnie gadać. Powstał film nakręcony o Wiedźminie, o powstawaniu. Myślę, że parę tych filmów jeszcze o tym Wiedźminie. Książki, prace doktorskie, prace magisterskie, no to jest dokładnie dobry materiał. I to było super i to było, dla mnie to było oczywiście super wyzwanie, super zabawa, mnóstwo fajnych rzeczy, mnóstwo nowych rzeczy, mnóstwo znajomości nowych. Od tego czasu jestem w Warszawie, to już 15 lat i super, no ale wiadomo, że no potem po zrobieniu Wiedźmina ja byłem zmęczony tym projektem, znaczy ja chciałem, żeby kolejne projekty nie były powtarzaniem tych samych metod, ale okazało się, że są. I po dziś dzień ten modus operandi CD Projektu, który mi się, no nie ukrywam, nie podoba. Ja rozumiem, że jest skuteczny, fantastyczne gry powstają, ale to dalej nie zmienia faktu, że no, piramidy też na pewno są super dziełami, a chyba nie jesteśmy fanami sposobu, jakim powstawały. No to... Chyba, że kosmici to zrobili, to wtedy super, to nie mam nic przeciwko. Znaczy, chodzi ci o ten już mityczny, ciągły crunch trwający wiele miesięcy, tak. Jeśli nie kilka, to nawet kilkanaście miesięcy. Ten crunch, ale właściwie no, nawet nie crunch, najbardziej mi przeszkadza w tym, jak funkcjonuje ta firma, tylko to, że ona się tak niechętnie czegokolwiek uczy. Mhm. Znaczy, te wszystkie złe jednak metody są tam powtarzane, jako, bo są skuteczne. Znaczy, no, pewnie można uznać, że są skuteczne, skoro powstają te świetne gry. Natomiast to nie oznacza, że to są jedyne metody, no tak, w jakim takie gry mogą powstawać. A ja chciałem robić trochę ja, właściwie, no, ja miałem spory problem, ja chciałem powtarzać tego crunchu. Nie był fajny i uważam, że to jest dobra metoda. A okazało się, że jednak takie przemy do przodu za wszelką cenę, że tak można działać.
no to spoko, no to znaczy można działać i to jest przykład, że można i że nawet rezultaty są fajne, ale to, jak mówię, to nie jest metoda, która mnie się podoba. Jasne. I no i tam powiedzmy doszło do, między nami do pewnych rozbieżności, najogólniej rzecz biorąc. Ale do, zanim do nich dojdziemy, zanim powiem, co było później, to ja bym chciał jeszcze od ciebie wydobyć jakieś, można, informacje o tym niesławnym konsolowym Wiedźminie. Ostatnio, kiedy był Piotrek, to wspominaliśmy o tym projekcie, o białym wiliku konsolowym, który powstał we Francji w otoczeniu wszy i karaluchów. Pierwszy problem to była ta Francja, to zacznijmy od tego. Właśnie. Jak to się w ogóle... Znaczy, bo ja rozumiem, że projekt został wydany na zewnątrz dlatego, że po prostu wszystkie były ręce na pokład i już były prace nad Wiedźminem drugim i potrzebny był jakiś... Myśmy nie mieli kompetencji do realizacji projektu konsolowego, najzwyczajniej w świecie. Mhm. Nie wiedzieliśmy, jak to zrobić. No Francuzi też nie wiedzieli. No właśnie, to czemu oni? Czy oni po prostu zbajerowali jakoś tam sposób? Tak, oni zbajerowali. To jest smutne, ale tak jak szanuję szefów CD Projektu za osiągnięcia biznesowe, to tutaj zostali wydymani naprawdę. Zresztą oni to chyba opowiadali. Francuzi znaczy, po prostu zrobili bardzo dobre... Nie wiem, czy aż słowy, ale... No nie, no może nie, tak. nie przyznają się do tego, ale ja mogę to powiedzieć, że uważam, że zostali wydymani. Ja akurat zajmowałem się tym projektem, jak już decyzja zapadła, więc nie mogę powiedzieć, że ja zostałem oszukany też, ponieważ ja niestety dość szybko zauważyłem, że ten projekt nie rokuje. Z tym, że CD Projekt to nie jest firma, w której można narzekać, że coś jest nie tak, bo to jest bardzo źle widziane, bo to jest defetyzm, wiem, to po jest własnym niewiara. Doświadczeniu. Tak. A w tym projekcie wszystko było nie tak i to mniej więcej po 2 miesiącach na maksa było wiadomo, że tutaj nic z tego nie będzie. Mhm. No ale z góry jest nakaz, mamy pchać do przodu. Kto mówi, że jest, że nie będzie, to rzuca nam kłody pod nogi, to wkłada nam ten kij w szprychy naszego rowerka. Więc tak nie wolno robić. No i no wiadomo, jak człowiek tam jest w tej organizacji, no to trochę się podporządkuje temu ciśnieniu, no nie? Ale dla mnie to była taka lekcja z tego wszystkiego, że nauczyłem się, jeżeli coś wygląda, że się nie uda, to się nie uda. Możemy się tutaj czarować, możemy sobie robić takie, wiesz, amwayowe napędzanie się i mówię, damy radę. Nie. Są pewne rzeczy, których nie da się zrobić, krzycząc, damy radę. Mhm. Po prostu. No nie da się w kosmos polecieć, mówiąc, damy radę. Machajcie mocniej rękami, to dolecicie do Księżyca. No nie. I to był problem, bo oni zrobili dobre wrażenie w jakiś sposób, pokazując jakieś takie wczesne demo i powiedzieli, że my damy radę, że zrobimy Wiedźmina na konsolę, zrobimy to w 12 miesięcy, coś takiego. Mhm. Myśmy wtedy z Jackiem Brzezińskim siedli, popatrzyli na ten plan i tak, ale jakim cudem oni mają to zrobić 12 miesięcy? Oni mówią, nie damy radę, Szofos mówi, powiedzieli, że dają radę, to co tutaj marudzicie? Czemu siejecie defetyzm? Tak, towarzysze. Dokładnie. Co tutaj marudzicie, że nie dadzą rady? No mówię, ale wszystkie wskaźniki, wszystkie obliczenia, wszystkie estymaty, wszystkie coś wskazują, że nie dadzą rady. A tak naprawdę gut feeling tak zwany. Ja czuję, że nie dadzą rady, bo jest to niewykonalne. No ale nie wolno tego robić. Siedzieliśmy tam, jeździliśmy tam do nich, siedzieliśmy tam miesiącami. Ja jako ten, który nie daje rady, został zmieniony na Adama Badowskiego, który koniec końców też nie dał rady. Bo nie było takiej opcji. Co gorsza, trzeba było to zakończyć po 2 miesiącach. Do tego stopnia, że ja powiem, panowie, jaki macie plan na tę produkcję? Oni mówią, my tak nie pracujemy. Ja mówię, no nie, to tak nie będzie. Jakiś plan musicie mieć. Nie, my tak nie pracujemy. No to ja wam zaproponuję pewien plan, no bo ja jakby jak producent to muszę to zrobić, więc zrobiłem plan i zapytam, czy ten plan jest okej? No może być, ale my tak nie pracujemy. No ja, o kurna, to będzie źle. I było źle. Mhm. I okazało się, że nikt nie dał rady. Tamten zespół się rozpadł, tam odeszli kluczowi ludzie, oni to ukrywali przed nami. Tam były takie przewały, że aż w ogóle... Aż mi trudno uwierzyć, że tak można się dać naciągnąć. No i ten projekt upadł. No on musiał upaść, ponieważ ja myślę, że wydaje mi się, że tam po jakimś roku w tym projekcie był Vertical Slice, a tak naprawdę to było takie bardziej rozbudowane demo, które chodziło tam, nie wiem, chyba na PS3 wtedy.
ale do gry to były jakieś kilometry. To w ogóle widać było, że nic z tego nie będzie. Ten projekt był pierońsko drogi na dodatek. Ten team we Francji był bardzo, bardzo drogi. I się nie mogło udać i się nie udało. I to zostały, a ponieważ on był zakontraktowany, ponieważ jego się udało bardzo szybko sprzedać Atari, tę konsolową wersję, mimo że Atari dało się też, mówiąc szczerze, zrobić, bo oni tam robili jakieś due diligence, oni sprawdzali różne rzeczy, oni testowali ten team, bo ten team do końca głupi nie był, tylko że on się porwał na coś, co było niewykonalne. A potem było tylko gorzej, no bo ludzie się zorientowali, że ten projekt jest skazany na porażkę i zaczęli odchodzić. I ten team był coraz mniejszy i coraz mniej zdolny do zrobienia. No i to się tak ciągnęło, że wreszcie CD Projekt zmuszony był, że tak powiem, rzucić ręcznikiem, ale to się też złożyło na te problemy CD Projektu, jak wtedy, które nastąpiły, więc tym bardziej nie było go stać na utrzymywanie tego projektu. No i ten projekt umarł. I taka to jest ta historia. Bardzo fajna lekcja. Ja się nauczyłem właśnie tego, że jeżeli coś mi się wydaje, że jestem, czy nie tyle wydaje, ale ja czuję, że to się nie zrobi, to się to nie zrobi. I nauczyłem się jakby wtedy, że muszę ufać mojemu przeczuciu, bo ono jest na bazie moich wieloletnich doświadczeń. Że to nie jest tak, że ja jestem defetystą i mówię, że nic nie wyjdzie. Nie jestem wcale takim pesymistą. Pchałem trochę projektów, dociągałem sporo projektów, które były też trudne, więc to nie jest tak, że nie radzę sobie z trudnymi projektami. Tylko są projekty, które są niewykonalne po prostu w takich określonych założeniach. To raczej się już pierwszego Wiedźmina w wersji konsolowej chyba nie doczekamy. Chociaż CD Projekt teraz tak naprawdę na wszystko mogą palić pieniędzmi w piecach i może ktoś ma kaprys. Mogą go zrobić jeszcze raz oczywiście na nowsze konsole, co będzie dużo, dużo prostsze, ponieważ o wiele łatwiej byłoby to zrobić. Nie wiem, czy to ma sens, bo ta gra... Wiesz co, wydaje mi się, że ma sens taki, żeby zrobić całkowite odrestaurowanie pierwszego Wiedźmina na nowe konsole, jako że marka Wiedźmina ma teraz tak ogromne przebicie dzięki grom, dzięki serialowi, który jest kiepski, ale to inna sprawa. Jest to marka teraz ogólnoświatowa, to wydaje mi się, że gdyby teraz CD Projekt ogłosił, powracamy do pierwszego Wiedźmina w zupełnie nowej oprawie, na zupełnie nową technologią, na nowe konsole, to obstawiam, żeby się sprzedało znakomicie. Ale tak, to jest takie... Znaczy, trzeba by zrobić adaptację, no bo tak, ten gameplay, jaki tam był, szczególnie ten gameplay walki, jest tak archaiczny, że to by trzeba przejąć. Ale historię to jest wykonalne oczywiście. Można by zachować historię, parę rozwiązań. Lokacje, miejsca i tak dalej. To spoko. To oczywiście jest jak najbardziej wykonalne i na pewno potrafią to zrobić i mają na to pieniądze. Drodzy przyjaciele CD Projektu, jeśli słuchacie tego odcinka i nie mieliście jeszcze pomysłu na to, jak odnowić Wiedźmina i teraz powzięliście zamiar, żeby to zrobić, to poproszę umieszczenie podziękowań w liście płac. Dobrze, ale później był kawałek Wiedźmina dwójki, to był jeden z efektów tego, że to jak się podziało z tym Wiedźminem i to jak nasza wizja działania tej firmy się rozjeżdżała, ja coraz bardziej marudziłem, im się to coraz bardziej nie podobało. No i postanowiliśmy się rozstać. Ale to było już przy Wiedźminie dwójce chyba, nie? To już było przy Wiedźminie dwójce, bo ja trochę przy Wiedźminie dwójce pracowałem, byłem tam odpowiedzialny w wczesnym etapie za audio, bo nikogo nie było odpowiedzialnego za to, więc ja jako mający pewne doświadczenia coś tam robiłem. O to audio się musiałem wykłócać, o technologii, jakie chcieliśmy użyć, musiałem się wykłócać i to wykłócanie zaczęło mi strasznie wkurzać, bo właściwie... Co to jest za metody pracy, że ja się kłócę o pewne rzeczy, za które jestem odpowiedzialny, a wszyscy mówią, że ty to nie, bo programiści mają inne zdania na ten temat. No to super, tak, ja bym im mówił, jak mają pracować. I dobrze. I w sumie byłem tak sfrustrowany tą robotą wtedy, że gdy oni stwierdzili, że oni też już są frustrowani ze mną, to jakby spotkaliśmy się w pół drogi, że tak powiem. No i sobie poszedłem. I wylądowałem dość szybko, oczekiwanie, nieoczekiwanie w firmie One Two Tribe, która wtedy próbowała robić gry, bo teraz już nie robię od dłuższego czasu. I ponieważ na tapecie był pewien, bo firma One Two Tribe zgłosiła do konkursu firmy Tencent,
Tencent? Nie, koreańskiej. Nie, jak się nazywa? W Korei jest ten... NCSoft. Nie, koreańska duża firma na zapomniałem, przypomnę sobie. Nie, bo koreańska duża, która wydaje RPG, między innymi Guild Wars, to jest NCSoft. No natomiast, to nie. Natomiast to była taka... Tencent to są Chińczycy. Tak, Tencent to są Chińczycy, dlatego mówię nie, koreańska. Taka firma koreańska, która miała takiego RPG-a w kolei, nie RPG-a, tylko MMO, Maple Story, zapomniałem, jak ona się nazywała. Bardzo duża zresztą, to jest bardzo duża firma. Ale zaraz możemy sprawdzić. Tak. I oni ogłosili taki konkurs na pomysły gier. Pamiętam, że my wtedy w Tribach jakoś tak zgłosiliśmy ten pomysł. To był taki pitch na dwie strony, czy na trzy, z jakąś tam graficzką. Widget. Zgłosiliśmy go. Widget się firma nazywa. Aha. No to nie, to się może nazywać wtedy inaczej. No przypomnę sobie. Tak. No i zgłosiliśmy się i zupełnie nieoczekiwanie po kilku miesiącach. Ja w tym czasie, było tak, że ja, nie, właśnie nie zgłosiłem się. Ja jeszcze robiłem z moimi kolegami z CD Projektu, robiliśmy takie różne tam giereczki małe, coś tam mobilnego, zrobiłem swoją pierwszą mobilną grę. Tak się bawiliśmy i w tym czasie właśnie okazało się, że zostaliśmy wybrani. To był taki konkurs, w którym ta firma mówiła, okej, że jak wybierzemy taki projekt, to my zapewnimy finansowanie tego projektu. No i okazało się, że One Two Tribe wygrało ten konkurs i nagle okazało się, że konkurs wygrało, ale nie ma kim zrobić tego projektu. Bo ludzie, którzy wymyślili ten koncept, odeszli z firmy, w międzyczasie założyli swoje tam studio robiące mobilne gry i oni zostali z wygranym projektem. No i mówią, chodź, będziesz robił ten projekt i coś tam, chodź do nas, będzie super. No i poszedłem do nich, bo płacili rozsądne pieniądze, a przy tych mobilnych rzeczach to nie zarabiało się kokosu, bo to był taki startup też. I okazało się, że mamy zrobić projekt. I myśmy wtedy w ogóle zaczęli dokładnie precyzować, co to ma być za projekt. No i taki koncept był wtedy, nowatorski bardzo. To był taki czas gier społecznościowych. Może nie najwyższego, już były trochę schodzące, ale wciąż były istotnym elementem. Czyli wiesz, te Farmville, tak. Inne takie zyngowe rzeczy, one były mega, mega popularne. Ja dla Zyngi robiłem parę tytułów później, także to... No. A ta firma już się, przepraszam, nazywa się Nexon. Wydawca nazywa się Nexon. Nexon. No właśnie, to był Nexon. A to był Nexon amerykański konkretnie, oddział amerykański. No i Nexon przyjechali, Koreańczycy z Japonii, znaczy z Japonii, ze Stanów, sprawdzili, czy istniejemy. Wiem, że strasznie się zrobiliśmy na jakimś klubie. Była ostra zabawa i było wszystko fajnie. No i było tak, że dogadaliśmy się, że robimy ten projekt, on jakiś tam budżet dostał i zaczęliśmy się zastanawiać i myśmy sprzedali im, że zrobimy coś nietypowego, bo Nexon szukał gier, właśnie chciałby grę społecznościową. Ale my nie chcieliśmy robić takiej klasycznej społecznościówki, typu, że zrobimy klona jakiegoś tam Farmville'a, czy jakoś tego typu gry. Czy akurat Zynga miała fajne, bo ja bardzo dużo grałem w Empires and Allies, która była super gierką, tak w ogóle. Parę miesięcy w to grałem. No i chcieliśmy zrobić taką gierkę społecznościową, ale z jakimś naszym no czymś tam. I uznaliśmy, że zrobimy grę społecznościową, ale dla hardkorów. Nazwaliśmy to Hardcore Social. Czyli taka gra, która będzie na Facebooku, będzie miała te wszystkie społecznościowe rzeczy, to zapraszanie znajomych, jakieś tam wymienianie się zasobami, takie wszystkie te misje, realizacja prezenty misji. Prezenty i tym podobne. Tak, te prezenty, że będzie miała, natomiast gra w gameplayu będzie grą hardkorową, czyli będzie taką strzelanką izometryczną. Tylko będzie miała taką kolorową grafikę, taką kartunową i takie tego typu akcenty. I zaczęliśmy to robić. I to był bardzo trudny projekt, bo to się łatwo mówi, ale to był jeden z projektów, który na przykład dla mnie był taki najbardziej technologicznie trudny, bo to było tak, backend, który był realizowany w Javie z użyciem jakichś tam baz danych i czegoś, bo taka gra, którą się trzyma i w backendzie. Na frontendzie był Flash oraz Unity Web Player, bo zasadniczy gameplay był gameplayem 3D, zrobionym w Unity, wyświetlanym przez web player, a część oprawy gry to był Flash, bo tak było szybciej i prościej zrobić. Więc mamy taką grę, która z
Z jednej strony ma backend, do którego musimy wymyślić dużo nowych rzeczy, jakieś bazy NoSQL, skalowanie, Amazon Web Services i tak dalej. Rzeczy, o których w większości nie mieliśmy pojęcia. Trzeba było to wszystko jakby się nauczyć. A z drugiej strony musi być to normalna strzelanka. Fajna. I wydaje nam się, że zrobiliśmy to. Aha, i mieliśmy jeszcze wtedy licencję na Neuroshima. Neuroshima to jest polski system RPG. Taki papierowy. Myśmy mieli licencję na to, a tak naprawdę z tej licencji stwierdziliśmy, że weźmiemy sobie setting, bo same RPG-owe rzeczy nam do niczego nie są potrzebne. Czyli postapokaliptyczne stany. Tak. Apalachy i te sprawy. Postapokaliptyczne stany. Dokładnie tam z góry idzie, zapomniałem się, Moloch, tak? Moloch, który tak, jest tak. Takim cybernetycznym, cybernetyczne stwory, które chcą zabić wszystkich ludzi. Od dołu idzie Neo-dżungla, czyli rośliny zmutowane, które też chcą zabić wszystkich ludzi, a w środku są ludzie, którzy walczą z nimi i ze sobą. Tak jest. I w tej chwili takie... Neuroshima jest najbardziej popularna, wydaje mi się, jako planszówka, która cały czas jest rozwijana, cały czas wychodzą nowe armie do niej i jest to planszówka, która no, ma bardzo duże grono wiernych wyznawców. Jest bardzo dobrą planszówką. Bardzo dobrą. Ale nam chodziło głównie, że to nam zatwiało kwestię settingu, jakiegoś takiego klimatu, bo to jest fajne, bo to jest klimatyczne jest. Natomiast nie braliśmy żadnych reguł, niczego z tego. Chcieliśmy, żeby te bronie były rzeczywiście takie low level, low tech, bez żadnych tam, wiesz, fancy rzeczy. I to sobie wzięliśmy. No i nazwaliśmy to Neuroshima Apocalypse i zaczęliśmy tę grę robić. I robiliśmy i ona nabrała, pojawiła się, była open beta, czyli można było wejść na Face'a, odpalić sobie tę grę, tam mieliśmy takie dzielenie się postaciami, można było pożyczyć sobie postacie naszych znajomych, do naszego teamu, bo grało się takim trzyosobowym teamem i robić te misje. Te misje były bardzo proste, tam chodziło się, strzelało generalnie, nic tam nie było fancy, bo to takie tego typu gra, to tak, że wchodzimy, gramy 3 minuty, wychodzimy i to jest koniec sesji. I no i robiliśmy to i wszystko się rozwijało, była ta beta i mieliśmy, no wiadomo, tam kluczem był to user acquisition, czyli zebranie, ktoś miał zapłacić za przeprowadzenie graczy do naszej gry. Miał to zrobić Nexo. No ale nagle okazało się, przychodzi do nas wiadomość, wiecie, jest pewien problem, bo przyjechali Koreańczycy do Ameryki, otworzyli księgi i zobaczyli, że tam 100 milionów wyparowało. I natychmiast zwolnili wszystkich i zamknęli wszystkie projekty. Co było jakby naturalną rzeczą. No i między innymi zamknęli nasz projekt. Powiedzieli, że już więcej tego projektu, już go nie chcemy, nie robimy, nic nie zapłacimy, znaczy w sensie nie będzie user acquisition, bierzcie sobie tą Neuroshimę, róbcie co chcecie. No super, tylko co ci z gry online'owej, społecznościowej, do której nie masz pieniędzy, żeby przyprowadzić graczy? No tak. Organicznie przychodziło tam kilkaset osób dziennie, ale to jest za mało. Tam potrzebowaliśmy kilkudziesięciu tysięcy osób dziennie, żeby to ruszyło, żebyśmy mogli zacząć coś dodawać, zacząć jakoś monetyzować w ogóle i tak dalej. No i okazało się, że mamy fajny projekt, który sobie wisi na serwerze. Ten serwer coś tam kosztuje, może nie jakieś gigantyczne pieniądze, ale jednak. Gra w niego kilkaset osób, nawet niektórzy są zadowoleni. My tam robimy jakieś akcje, mamy ten product management, mamy człowieka, który wymyśla różne eventy, robi jakieś misje i tak dalej, no ale dalej nie ma co z tym zrobić. Próbowaliśmy to sprzedać komuś i tak dalej, nic z tego nie wyszło. A w międzyczasie Zynga zanurkowała, tak. gry social w przeciągu pół roku umarły. To był spadek niesamowity. Ja pamiętam, pracowaliśmy nad jakimś projektem, ja tłumaczyłem jakąś tam grę o restauracjach i wszystko było dobrze, aż nagle w pewnym miesiącu koniec, niestety przerywamy wsparcie, już nie robimy tych gier i tam działy się jakieś rzeczy przerażające. Dosłownie 2-3 miesiące i było pozamiatane. Pozamiatane, dokładnie. Myśmy się wpasowali w ten, to znaczy nasz projekt sobie wisiał, a wszystkie gry społecznościowe leciały na łeb, na szyję. No i oczywiście w pewnym momencie podjęliśmy decyzję, zamykamy serwer, pakujemy to wszystko, nie ma gry i nie można w nią zagrać, mam tylko nagranych trochę filmików, gra jest już nigdy nie do zobaczenia, no bo nie, ja nie mogę jej nawet zrestartować, no jakby, bo nie jestem w stanie odtworzyć tego ekosystemu, który jest potrzebny, żeby to zadziałało, poza tym nie działa Flash, nie działa Unity Web Player obecnie w przeglądarkach, API facebookowe, które było używane do połączenia tej gry z Facebookiem, no zmieniło się 50 tysięcy razy od tego czasu, no i ta gra jest już
umarła. To jest taka cyfrowa śmierć. Nigdy jej więcej nie zobaczę, oprócz tych filmów, które mam. Chyba, że wiesz, powstanie jakaś profesja jakiejś przyszłości growego archeologa, który będzie wygrzebywał i tak. próbował To jest zrekonstruuje Facebooka z tego 2000 któregoś roku. Ja widziałem tą grę u Jacka kiedyś, bo pamiętam, że byłem u Jacka, nocowałem u niego i się pytam, no, rozmawialiśmy oczywiście, mówię o Jacku Brzezińskim, o mnóstwie projektów i on pokazał wtedy właśnie Neuroshima między innymi i to fajnie to wyglądało. Bo Jacek ją też robił. No fajnie to wyglądało, w to się bardzo fajnie grało, to miało taki prosty gameplay, to był taki point and click, czyli point and shoot tak naprawdę. Super się strzelało, łaziło się, rozwalało tych mutantów, tu stwory, wybuchały rzeczy, no, dużo się działo. I no ale no, źle trafiliśmy. Złożyło się na to parę rzeczy, wszystkie nieszczęśliwie i to umarło. Myśmy potem jeszcze w ramach Tribów zrobiliśmy jakąś taką grę, klasyczną grę karcianą na rynki zachodnie dla izraelskiej firmy, na rynki dalekiego, nie zachodnie, tylko dalekiego wschodu. Mhm. To tam trochę funkcjonowało, ale też zdechło. Potem robiliśmy grę Solidarność, o czym nie mówię, bo to trochę wstyd. Ale okazało się, że zostaliśmy podwykonawcą jakiegoś państwowego grantu. Znaczy ten grant dostał ktoś, który nie miał zielonego pojęcia, jak zrobić grę. Przyszedł do nas i za ułamek tego budżetu zaoferował nam robienie tej gry. Myśmy tam byli trochę zdesperowani, że wzięliśmy tę grę, zaczęliśmy ją robić. Jakieś tam było announcementy. Nawet ta gra została odebrana przez, nie wiem, zamówcą było, znaczy zamawiającym była chyba Nina. Czyli Narodowy Instytut Audiowizualny, ale gdzieś tam potem jakieś były perturbacje i ta gra nigdy oczywiście nie ujrzała światła dziennego, nie wiem właściwie. Czyli można powiedzieć, że Nina trochę przynosi pecha, nie? Najpierw Nina Kroniki Agentów, a później Nina. Tak, a potem Nina jako ten instytut. Nie, ale oni tutaj jakby, tam to jest cała historia. O Solidarności mógłbym opowiadać godzinami, jak nie robić projektu. No to już mamy mamy pomysł na któreś kolejne spotkanie, wiesz, ja tego tak nie puszczę teraz. No właśnie. No i było tak, że myśmy siedzieli właśnie z Adamem Kozłowskim, robiliśmy te gry, ta Solidarność, przyznam, że tak trochę nas już zmęczyła, bo tam to była gra designowana przez komitet, no wiesz, wszystkie najgorsze rzeczy, jakie były. I ten projekt naprawdę źle, strasznie się przeciągał, było dużo problemów, firma miała dużo problemów z tym i myśmy już bardzo byli zdesperowani, żeby coś zrobić ze sobą. No bo to niby, że możemy chodzić do pracy, pieniądze nam płacą, ale robimy jakieś beznadziejne rzeczy i nie widać żadnej przyszłości. Trochę tak to wyglądało. I tak się złożyło, że Adam przyniósł mi pewnego dnia do pracy rysunek. I pokazał To trochę, bo ja pokazywałem chyba Adamowi Papers, Please, mówię, patrz, jaka zajebista gra. Jak przy minimalistycznych środkach można zrobić super grę, czyli grę praktycznie na jednym ekranie, no powiedzmy na dwóch. Ile się dzieje, jest fabuła i wydarzenia, i dzieje się, i humor, i tak dalej, przy takich minimalistycznych środkach, jaki to jest genialny pomysł. I jakiś czas później, nie pamiętam, jak to dokładnie, przyniósł mi Adam do pracy taki rysunek, na którym była ulica, domy, i policjant, taki amerykański, niebieskiej koszuli i coś tam. I ja mówię, o Jezu, jakie to zajebiste. To taka była reakcja. Tu możemy zrobić grę, która siedzi na ulicy z takim policjantem. No i tak dalej. I to jest fajny pomysł. Powinniśmy zrobić taką grę. O, można było, to jest tak, że jak się patrzyło na ten rysunek, to tak było. O, można byłoby robić to, albo to. A to, a jakby tu się chodziło i ten, a jakby tutaj tacy siedzieli na murku i tam palili papierosy, a jakby tu były dzieci, a jakby tu, a kota by dorzucił w oknie, wiesz, to takie, ten obrazek generował mnóstwo pomysłów. Jeszcze a jakby tu było przedszkole przyszłości. Tak, ale wiesz, to było tak, że on od razu widać było, że jest tu gigantyczny potencjał i poza tym wygląda to fajnie. No i ja akurat wtedy, pamiętam, byłem w Bitach, rozmawiałem na temat produkcji jakiejś tam gry, bo miałem jakiś taki pomysł. I oni to jako przerwę, mówiąc o bitach, mówisz o 11 Bits oczywiście. 11 Bit Studios oczywiście. To tak. Jeszcze jedna dygresja malutka, jeśli chodzi, bo może nie wszyscy słuchacze wiedzą, bo mówisz Adam Kozłowski był jednym z trzech pierwszych twórców Wiedźmina pierwszego, jeszcze w Łodzi, z Adamem Badowskim, Michałem Buczkowskim. To byli trzej pierwsi graficy, których później, można powiedzieć, zabrałem do Warszawy, jak się przenosiliśmy z Łodzi do Warszawy i to był ten trzon
pierwszego Wiedźmina i też on chyba razem, on chyba nawet przed tobą odszedł, tak? Czy razem z tobą odszedł z CD Projektu? Tak, przede mną. Adam odszedł po końcu Wiedźmina 1. Tam oczywiście poznałem Adama, gdy pracowaliśmy w CD Projekcie, dlatego ja ściągnąłem Adama do One to Try, bo był taki, że mieliśmy ten projekt, mieliśmy coś tam, miałem chyba programistę jednego, ale nie mieliśmy grafika. Znaczy nie tyle w ogóle grafika, ale człowieka, który ogarnie w ogóle stronę graficzną. I tam z kimś tam gadałem, pytam jakichś znajomych, a tam mówi mi inny kumpel i mówi, ty, ale Kozi siedzi w Łodzi, się nudzi i nie ma pracy teraz, dzwoń do niego. I ja tam dzwonię, Adam, chodź tu, trzeba pracować w Warszawie. No to, no dobra. I przyjechał do Warszawy. No i pracowaliśmy potem chyba ze 2 lata właśnie w Tribach razem, robiąc te różne gry, między innymi Solidarność, Neuroshima i tak dalej. Więc to był taki moment, kiedy no, wyraźnie nam już ciążyła ta praca, no bo to były bardzo złe projekty. No ale z nikt nas nie chciał, nie chcieliśmy ani do CD Projektu, ani no ja to nie mogłem wracać, Adam też niespecjalnie się tam palił, bo jemu ten CD, nie po to odchodził z CD Projektu, żeby do niego wracać. No i przyniósł ten rysunek. No i właśnie, ja byłem w bitach, bo ja miałem jakiś taki pomysł na grę, taki średniej jakości, żeby nie było. Ale ponieważ umówiliśmy się, że ja im pokażę ten pomysł, no to im pokazałem ten pomysł. Oni powiedzieli, wiesz, tu jest dużo ryzyka, nie ma żadnego prototypu, raczej nie jesteśmy tym zainteresowani. Znaczy słusznie, znaczy nie mam żalu, bo to rzeczywiście nie był zbyt dobry projekt. Ale nie miałem lepszego wtedy jeszcze. I no to ja mówię, no dobra, jakby rozumiem to. Nie, no hard feelings, to rzeczywiście wiem, o co chodzi. Zresztą używam tego pitcha teraz, uczę studentów, jak nie robić pitchy, więc ten pitch był dobry pod tym względem. Dobrze, że zrobiłem ten zły pitch, bo mam o czym mówić. I zapisałeś sobie. Tak, tak. Tym razem tak. Już. No właśnie. No to dobra, oni tak, okej, ja mówię, no to dobra, to, a jeszcze wam coś pokażę. Pokazałem im ten rysunek. On mówi, o i z tym przyjdź. To jest ten, bo to był taki koncept. Bo ja mówię, to mam taki rysunek i mam mnóstwo pomysłów. Oni mówią, tak, rzeczywiście, ja już tu widzę, tam ktoś tam powiedział, Przemek wtedy, marszał, mówi, tak, to przecież można by zrobić to, albo to, albo to, albo to. A mówię, dobra, spokojnie, rzeczywiście jest dużo rzeczy, ale przyjdziemy, pozwólcie nam jakby nad tym pomysłem popracować, bo na razie mam tylko obrazek. No to dobra, jak tylko będziecie gotowi, to przyjdźcie z tym. I ja nie wiem, wydaje nam się, że jakieś tam 2 tygodnie później, czy jakoś tak, to bardzo szybko było. Przyszliśmy z tym obrazkiem, z taką prostą animacją, takim target renderem, który gdzieś mam na YouTubie, ale nie mogę go puszczać, bo mi tu YouTube blokuje, bo tam jest utwór muzyczny copyrightowany i są jakieś straszne blokady. Bo użyłem jako podkładu muzycznego do tego i wypisaliśmy pomysły na grę i to był pomysł na BeatCapa. Tam było, jeszcze chyba wtedy pierwszym razem to się nazywało Police Story. Dopiero potem tenże Australijczyk, o którym mówiłem, bo z nim akurat wtedy rozmawiałem, on mi podrzucił tytuł. Właśnie ja go pytałem, że mam taką grę, tutaj tego, że Police Story, ale czy nie masz jakiegoś pomysłu na tytuł, może inny, on powiedział BeatCap. Ja nie wiedziałem, co to znaczy w ogóle. Krawężnik. Tak, no bo beat to jest rejon policjanta takiego ulicznego. Bo ja myślałem też street cap, no nie jakiś tego typu rzeczy. On mówi, nie, beat to jest jego rewir. To w zasadzie nawet dzielnicowe powinno być, prawda? Po polsku bardziej, nawet niż no może tak, no. Dzielnicowy. Nie? Tak. I nam się spodobało, bo to taki fajny, bo to fajne sformułowanie, nietypowe, nie takie sztampowe jak street cap, nie, czy coś w tym stylu. I więc użyliśmy tego tytułu i rzeczywiście opisaliśmy, zrobiliśmy takiego pitcha, taką prezentację, co my chcemy, żeby w tej grze było i o czym ona ma być. I używam tej prezentacji, też pokazuję studentom, ponieważ to przyszliśmy nie mając nic poza animacją i obrazkiem, i mamy pomysł na grę i jak dużo z tego wylądowało w grze 3 lata później, dodajmy. No i oni powiedzieli, to jest bardzo fajny pomysł, ile chcecie pieniędzy, myśmy powiedzieli tyle, oni powiedzieli, to tyle wam nie damy, dam wam tyle, co wy na to, my powiedzieliśmy ok. Znaczy to było tak, dajcie nam 5 minut i tak, co o tym myślisz, robimy. Ok, to tam już wiemy.
No to jakby w jednym spotkaniu się zgodziliśmy co do wszystkich reguł, zasad i tak dalej i rozpoczęliśmy prawie trzyletnią, to nie całe 3 lata, bo 33 miesiące, trzyletnią podróż do doprowadzenia tego prostego pomysłu, jak się wydawało, do pełnoprawnej gry. Okazało się, że ten pomysł jest dużo trudniejszy w realizacji niż nam się wydawało, bo myśleliśmy o takiej, na początku, że to będzie taka prosta przygodówka, a potem okazało się, że robimy grę typu time management z fabułą, a to jest coś zupełnie innego niż prosta przygodówka. To jest bardzo złożona, logicznie gra i zrobienie tego zajęło nam bardzo, bardzo dużo. I nie zrobienie grafiki, animacji i nawet kodu, tylko wypełnienie tej gry treścią. To co gracie, grając w grę, te wszystkie dialogi, te wszystkie wydarzenia, to wypełnienie tych 21 gry rozgrywki, które tam jest, zajęło nam dobrze ponad 2 lata. Napisanie tych wszystkich dialogów, zrobienie tej logiki, wytestowanie tej logiki, ta cała różnorodność, która tam jest, ta gra jest bardzo, ale to bardzo skomplikowana. I robiliśmy ją w sumie w 4 osoby, więc tym bardziej to zajmowało czas. Tam jest 14 tysięcy linii dialogowych. To prawie tyle, ile było dialogów w Wiedźminie pierwszym, który nie był robiony w 4 osoby, dodajmy. No nie. I tak troszkę więcej. Więc to był taki spore wyzwanie pod względem stopnia skomplikowania. Ta gra była naprawdę skomplikowana, dość męcząca, przyznaję. Po tych 30 miesiącach mieliśmy naprawdę serdecznie dosyć tego projektu. Wszyscy chyba byli tym strasznie zmęczeni, ale byliśmy w gruncie rzeczy zadowoleni, bo to fajna gra jest. Tam dużo fajnych pomysłów jest, dużo fajnych historii opowiedzieliśmy my, którzy mamy takie średnie, wiesz, doświadczenie w tworzeniu historii, czy też w realizacji, ale napisaliśmy mnóstwo dialogów, część z nich jest bardzo cheesy, ale i tak są fajne, jest tam dużo takiej, znasz dobrze Adama Kozłowskiego, to wiesz, tak. Że jest tam mnóstwo Adama Kozłowskiego. I to też sprawia, że ta gra jest bardzo, bardzo specyficzna i w sumie bardzo fajna. O, wiesz, jest oczywiście gra idealna. W obecnych czasach jej wydanie mogło być trudniejsze niż... ale wtedy. No, ale teraz problem, to już w ogóle. Oczywiście, tak, ta gra była problematyczna, znaczy okazała się problematyczna dość szybko. Ze względu na to, że ona jest bardzo specyficzna we wszystkich aspektach, nie boi się poruszać żadnych tematów. Nie jest politycznie poprawna. Nie jest politycznie poprawna. Nie samobiczuje się, tak, nie samobiczuje się, dokładnie. Nie przeprasza wszystkich za to, że istnieje. Ludzie są niemili dla siebie, jest pełna stereotypów, które są śmieszne, bo jak to stereotypy, bazuje na tym, jest generalnie komedią i to taką, no a wiecie, teraz komedia ma przeżywać złe czasy. Bardzo złe. I okazało się, że gra jest problematyczna z tego powodu. Bardzo ciężko, bity 11 Bit Studios jako wydawca, szybko się nauczył, że kurczę, jest problem. Jest problem z promocją tej gry, bo partnerzy nie chcą jej promować, ponieważ tej grze szybko przypięto łatkę, że jest to seksistowska, rasistowska i tam stowska, dowolna, co sobie tam każdy wymarzy. Homofobiczna, chociaż nie, akurat LGBT w tej grze jest bardzo pozytywnie pokazywane i są bardzo sympatycznymi ludźmi. No ale chyba sam fakt, że są i nie moralizują w żaden sposób, to jest na pewno złe. Homofobiczna i tak dalej, i tak dalej. No to dorzućmy, że jest faszystowska od razu, nie? To tak, wiesz, tak. No tak, bo jest wszystkie. Tam hitlerowiec oczywiście i tak dalej, który się ukrywa. No. Ale przez to jest fajna, no właśnie o to chodzi. To jest taki, jest Rusek, pijak, jest Polak, jakiś tam, Solidarność i te sprawy. Jedziemy na stereotypach, to oczywiste jest. My nie jesteśmy wyrafinowanymi komediantami, że tak powiem. Nie ma o tym żadnego pojęcia. Gramy tym, co umiemy, czym mamy. Myśmy chcieli, żeby to przede wszystkim było bardzo różnorodne i bardzo... No i tam rzeczywiście wyszło, że ktoś policzył, dlaczego wszyscy kradną tylko czarni. No to był błąd, poprawiliśmy. Nie tylko czarni kradną, żeby nie było. No i wiele tego typu rozgrywek. No i nie był problem. Gra się sprzedała generalnie dość dobrze. Trochę nie tak, jak sobie bity wymarzyły, ponieważ, no bo stała, była problematyczna. Oni gdzieś tam nawet się pokajali, za co mam duży żal, no ale dobra. Trudno.
pokajali się, że to nie powinno być taka... Ona była jeszcze gorsza, myśmy ją tam trochę ułagodzili koniec końców, bo tam po pierwszych jakichś edycjach tekstów angielskiego to ci redaktorzy to się w ogóle łapali za głowę. Więc tam już trochę... wprowadzali autocenzurę pewnie, wiesz, teraz już jest tak, że człowiek, mam wrażenie takie, że człowiek zachodu, nie każdy, ale spora większość ma już taką automatyczny format cenzury, co można powiedzieć, czego nie można powiedzieć, tak. I jak przypadkiem czy kogoś nie urazić, bo jak się urazi, no to można mieć bardzo, bardzo duże problemy wtedy. I to jest straszne. I to się odbiło, niewątpliwie odbiło się na sprzedaży gry. Gra się sprzedała całkiem nieźle, ale nie tak, jak się mogła sprzedać. Nie otrzymała promocji w wielu mediach takich bardziej klasycznych. Omijają ją youtuberzy. Ona jest przeważnie grana w jakichś egzotycznych krajach, na YouTubie czy tam na Twitchu. Większość youtuberów wolała... To jest ten gorący ziemniak, którego tam lepiej nie brać do rąk. Nie mieliśmy recenzji w niektórych, albo były to recenzje złe, gdzie zostaliśmy zjechani nie za grę, tylko za jej nieprawomyślność, albo nie tykano w ogóle. Poligon nie napisał o naszej grze. O, jakby Poligon napisał o Bitkopie, to wiesz, no to... Znaczy musiałby napisać źle i wiadomo było, jaka byłaby reakcja. No, śmiano by się znowu z Poligonu i na tym pewnie woleli się nie wystawiać. No i rzeczywiście to wpłynęło. Nie? Mogę jasno powiedzieć, że to wpłynęło na sprzedaż gry. Pytanie, czy mógłbym coś zrobić w tej sprawie? Nie. Ponieważ nie umiałbym tej gry inaczej zrobić. Żaden z nas. Ani ja, ani Adam. Więc ona mogła być tylko taka, albo w ogóle mogłoby jej nie być. Albo mogła być jakoś totalnie wykastrowaną grą, nie wiem o czym właściwie. Bo ta gra cała się opiera na tych śmiesznościach, na tych stereotypach, na tej różnorodności i tego, że się nie boimy pewnych rzeczy. Poniekąd można powiedzieć, że to jest taki growy odpowiednik, acz chyba troszkę bardziej poważny, Nagiej Broni, nie? Bo Naga Broń to też jest przeżytek. Teraz nie widzę najmniejszych szans, żeby taka komedia miała możliwość się ukazać. To jest niemożliwe. Ale dokładnie, ale to też ta gra była nie tylko dlatego, że myśmy postanowili, ponieważ ta gra dzieje się w latach 80. ubiegłego wieku, to myśmy też przenieśli sposób prezentacji z tamtych lat. Znaczy, to były czasy, kiedy tego typu humor, może i najwyższych lotów, ale jednak, był jakby powszechny. Tego typu przedstawianie postaci było normalne. Nikt się nad tym nie zastanawiał. Zrobiliśmy taką grę, tylko przy użyciu współczesnych środków zrobiliśmy taką grę jak z lat 80. I to też jest jakaś tam zaleta tej gry. I ona gracze generalnie ją doceniają. Pamiętajmy, że ta gra ma powyżej 80 na user score na Steamie, ona jest generalnie przez graczy bardzo lubiana. Gdybyśmy pewne techniczne problemy wyeliminowali całkowicie, bo nie udało się wszystkiego, to ona miałaby ten user score jeszcze wyższy. Mhm. Więc ona jest lubiana przez graczy. Gracze, jak się odzywają, mówią, że to jest świetna, bardzo fajnie, że się super bawili, że ona jest śmieszna i tak dalej. Już pomijam tych marudów, ale to jest mniejszość. Znaczy, większość marudzących prawdopodobnie nigdy w tę grę nie grała. Tak jestem w stanie się założyć. No ale niewątpliwie, po pierwsze odbiło się to na sprzedaży na PC-cie, choć w małym, nie aż w takim dużym stopniu, no bo ta gra była dość organicznie, dobrze się jakoś tam promowała na Steamie. Odbiło się to bardzo na sprzedaży konsolowej, ponieważ nie promował je ani Microsoft, ani Sony. Po prostu. Jakby nie chcemy nic wspólnego. Bardzo źle się sprzedane na iOS-ie, co jest w ogóle niesamowite, że na Androidzie sprzedaje się tej gry wielokrotnie więcej niż na iOS-ie, co nigdy nie zachodzi. Bo tej gry na iOS-ie właściwie nie można znaleźć. Ona ja nawet nie wiedziałem, że recenzji. Jest na iOS-ie. A widzisz. A mam ją w wersji PC-towej, mam ją w wersji na PlayStation 4 i mam ją w wersji Switchowej, a o wersji iOS-owej w ogóle nawet nie słyszałem. No właśnie, a ja kiedyś sobie sprawdziłem, znaczy znam dane sprzedaży, no nie, to wiem, ale sprawdziłem sobie z ciekawości, właściwie o co chodzi, dlaczego jest taka różnica w sprzedaży i okazało się, że jak spojrzałem na, znalazłem stronę gry, bo ona tam jest, to nie tak, że się, no ale ciężko ją znaleźć, musisz wiedzieć czego szukać, nie pojawia się w żadnych tam, wiesz, featureowanych, żadnych tych,
to jest tam tak mało recenzji, tych gwiazdek postawionych, że w tę grę praktycznie nikt nie gra. Ja nie wiem, jak to jest zrobione. Mogę tu oczywiście wysnuć jakąś teorię spiskową, że ktoś tam, wiesz, dodał taką flagę gdzieś w metadanych od strony Apple'a, że nie pokazuj tej gry nigdzie. Ktoś musi pójść i jej poszukać, żeby ją znaleźć. Nie kojarz niczym, bo tak się słabo sprzedaje na iOSie. Na Androidzie sprzedaje się dużo lepiej, tam jakoś poszło, Chińczycy mają w nosie, może czy ci, którzy z tych krajów dalekich, którzy się zupełnie przejmują takimi rzeczami, no na pewno miało to wpływ, nie mogę powiedzieć, że nie. I oczywiście teraz, czy powinienem coś w tej sprawie zrobić? No nic nie powinienem, nic nie mogłem. Cieszę się, że gra się ukazała na wszystko. Wersje konsolowe zawdzięczam Tomkowi Tomaszewskiemu z Crunching Koalas, który, bo to on, to była jego inicjatywa, on te, bo bity po zobaczeniu, że ta gra jest problematyczna, no nie byli chętni do realizacji pozostałych wersji, ponieważ wiedzieli, że będą problemy ze sprzedażą. Znaczy z promocją, może nie ze sprzedażą, tylko z promocją, ale na całe szczęście i za to Tomkowi jestem bardzo wdzięczny. Tomek po prostu zaoferował, że on zrobi te porty jakby za swoje. I cieszę się, i to mu już mówiłem oczywiście, bo to wiesz, jak mówiłem przy Firefightie, że tam mieliśmy nadzieję, że zrobimy wersję konsolową w 96 roku wtedy. Tak. To musiałem czekać do 2000 któregoś tam, żeby wreszcie mieć swoją pierwszą konsolową grę. I to dzięki Tomkowi, który zdecydował się przeportować tę grę na konsolę. Na Switcha, na PS4. Tak, nie, PS4, przepraszam. No, na Xboxa. No i to taka... Uważam to za fajną grę. Ja nie mam takiej miłości do tej gry, bo ona mnie dużo kosztowała. W sensie wysiłku. Więc to nie jest tak, że ja teraz sobie nostalgicznie siadam, odpalam i tam patrzę, co tam... Nie wiem, czy nastąpi ten dzień. Ja generalnie nie gram w swoje gry, to jest taka zasada, której się trzymam, ale to głównie wynika z tego, że ja po produkcji gry na tyle jestem zmęczony grą, że nie chcę mieć z nią nic wspólnego. I nie wiem, czy w jakąkolwiek... W Elektrobady umiem ten pierwszy poziom przejść, ale to jest wszystko. Ja zresztą nie przeszedłem całej gry. Moja żona przeszła, a ja nie. I nie wracam do tych gier, no i nie wrócę do tego BitCupa, ale cieszy mnie, jak ktoś tam mówi, że to była super gra, odzywa się jakiś człowiek znikąd tam z jakiegoś kraju egzotycznego i mówi, że było super. Cieszy mnie bardzo, że prawdziwi policjanci zrobili na nim imprezę premierową, bo byli tacy policjanci streamerzy wtedy, już teraz chyba się tym nie zajmują, albo przynajmniej jeden tylko. I powiedzieli, bo oni się odezwali przed premierą, no nie, że gdzieś tam widzieli, czy coś tam. Myśmy wysłali im klucze, oni grali w grę i zajebiste, że to z punktu widzenia policjanta to jest mega rozrywka i że jakby nie oburzają się niczemu na przedstawieniu policjantów w tej grze, to, że gruby Mike je i coś tam, że są przykupni, czy coś w tym stylu. Tak, że są pączki i te wszystkie stereotypy też są jak najbardziej. Nic im to nie przeszkadzało i bardzo byli zadowoleni, mówili, tak, to jest bardzo rozrywkowa gra i bardzo fajnie przedstawia policję i powiedzieli, że jak już gadaliśmy, że zrobią w dniu premiery, zrobili imprezę sobie w domu i zaprosili znajomych, kupili jedzenie i alkohol i się jakieś tam bawili, zrobiliśmy sobie sesję na Skype'ie. Super. Z nimi gdzieś o trzeciej w nocy. I to było najfajniejsze. To było takie, widzę, że warto było zrobić, bo oprócz tych oczywiście, no wiesz, wiem, że w grę zagrało około 1 000 000 osób. Nie tyle się sprzedało, bo większość to są piraci, bo tak z analityki, jakie miałem w grze, to mniej więcej na jedną kopię sprzedaną przypadały 4 kopie pirackie, co mnie cieszy. No, ponad 1 000 000 osób odpaliło i trochę pograło. Wiadomo, nie wszyscy skończyli, ale To dla tych ludzi zrobiłem tę grę, nie dla tych wszystkich marudzących, którzy mówią, że to tego, tylko dla nich. I jak im się podobało, to super. Jestem bardzo zadowolony z tej gry. Nie jestem zadowolony z pieniędzy, jakie zarobiłem, bo zarobiłem na niej mało. No ale to już jest jakby mój problem. Natomiast jestem zadowolony z tego produktu. I już. No ale oczywiście... No, tak się złożyło, że ponieważ gra nie zaczęła, no jakiś czas zajęło, zanim zaczęła zarabiać ekstra pieniądze, w tym czasie Adam musiał pójść do pracy. No tak. I jakby nie mam do niego żalu, bo musiał. Ja mam ten większy trochę komfort, że jeszcze pracuję w różnych, w innych miejscach, tam dorabia jako nauczyciel, nie? Mam jakieś tam inne źródła dochodu, poza tym nie mam tak
nie mam dzieci na utrzymaniu. Ale koty masz, Adam, wiesz, koty. Ale ale to one tam to nie są specjalnie drogie. Adam też ma koty dwa, więc to nie, on ma jeszcze dwa koty i córkę, więc to jest trochę poważniejsza sprawa. To jest kombinacja po prostu. Tak, i on powiedział, że no musi iść gdzieś do pracy. Ja powiedziałem, no spoko, no to rozumiem. Poszedł pracować do gdzie on jest, Wild Monarch w tej chwili, odpracuje w Wielogradzie. Ja się obijałem trochę, znaczy taki robiłem sobie, nazwijmy to urlop, po tym projekcie przez kilka miesięcy i tak się okazało, że zgadałem się z Aleksym Muchańskim i on mnie wciągnął do Movie Games, do wydawcy, który zaczął tam funkcjonować i no i sobie tam siedzę i robię sobie kolejną grę, bardzo powoli. Gra nazywa się Total Alarm. Jest taką dystopijną grą o komunie w kosmosie. Komunie nie takiej hipisowskiej, tylko komunie komunistycznej. Tak. To jasno powiedział. Czyli, że mamy taki Związek Sowiecki, tylko w kosmosie. I chcemy zrobić taką grę, która opowiada o urokach życia w komunizmie, bo chyba powoli zapominają ludzie, jak to było. No, ale sobie na żywo przypomnął niedługo, wiesz, mam wrażenie. Tak. Tak. chcemy być takim przestrogą może. I w takich klimatach retrofuturyzmu, czyli takiego science fiction, ale takiego lata 50. mniej więcej, z takimi wizjami, szpiczaste rakiety, te sprawy, roboty. A dziwne. To, przepraszam, że przerwę jest, znalazłem kiedyś, niedawno, dzięki koleżance Magdzie, której bardzo dziękuję, taką stronę, gdzie są wizje sowieckiego podboju kosmosu z lat 50. i 60. Fantastyczne jak, po prostu. Jak możesz mi, to... Ależ przepiękne prace, naprawdę. Mówię bez żadnego przekąsu, bo ja się w ogóle wychowałem. Nie, ale ja wiem, zresztą ja pamiętam jeszcze, wiesz, pamiętam młode techniki i tego typu rzeczy z czasów komunizmu, gdzie te rzeczy były naprawdę jakościowo strasznie dobre. Zarówno designy, jak i wykonanie. Ja fantastykę radziecką uwielbiam. Kiru Bułyczów i Strugaccy, no to byli moi wychowawcy w zasadzie. Więc, znaczy radziecką. Oni byli, można powiedzieć, raczej dysydentami w swoim kraju. Natomiast to co tworzyli, to jestem wielkim, wielkim fanem. Zwłaszcza Bułyczowa, którego miałem przyjemność poznać osobiście. No ja też Bułyczowa przeczytałem chyba wszystko. Bułyczow tak, to jest geniusz. To geniusz. Tak, absolutny geniusz. Igor Morzejko. Więc podeślę ci później tę stronę z tymi pracami. Może chętnie, bo my zbieramy różne nazwijmy to, inspiracje. Ale powiedz mi jeszcze, czy inspiracją byłby także Zajdel i Paradyzja? Tak, trochę tak. To znaczy ostatnio nawet czytałem, nie pamiętam którego Zajdla, muszę to sobie przypomnieć, ale właśnie odświeżałem sobie. Trochę tak, chcemy zrobić taką chcemy trochę popowiadać jakichś takich rzeczy, jak naszą wizję takiego komunizmu w przyszłości, znaczy w przyszłości, bo to nie jest przyszłość, to jest alternatywny świat, gdzie mamy taka dystopia, właśnie taki komunizm w kosmosie, gdzie my jesteśmy tam takim inżynierem, który naprawia stacje kosmiczne, różne tam rzeczy. No a przy okazji, ja oczywiście nie chcę spoilować i tak dalej, bo tam ta gra ma też mocny element fabularny. Odkrywa pewną tajemnicę i to jest dość poważna sprawa i on stara się coś w tej sprawie zrobić, ale oczywiście tu też chcę zagrać tym konfliktem między tym, co on by chciał zrobić, a tym, co musi zrobić. Bo to, co on musi robić, to wynika z tego, że on jest, musi naprawiać te stacje, bo od tego zależy życie ludzi i w ogóle jego życie też, bo jak coś sknoci, to komuna nie wybacza. A coś się dzieje takiego, gdzie on chciałby powiadomić o tym, stąd ten tytuł, ten Total Alarm, to jest taki, wiem coś i chciałbym, żeby wszyscy o tym wiedzieli, tylko że to nie jest takie proste. I gdzieś tutaj zrobić taki balans tego, że między tym, co musisz robić, a tym, co chcesz robić, żeby ta gra była, tam mechaniki trochę było więcej niż w BitCupie, taki zasobowa to jest taka, nazwijmy to, zasobowy management. Musisz czymś tam, coś tam mieć, coś tam dać, coś tam kupić, coś tam skraftować, nazwijmy to. Połowę tracisz, a nie, 90% powinieneś tracić od razu. Tak, tak. Brak wydajności.
Coś tam musisz załatwić, kogoś tam przekupić, kogoś tam przekonać, coś tam nielegalnego zrobić. Wiesz, jak to normalnie, gospodarka niedoboru, tego typu rzeczy. Tę grę robimy we dwóch. Robię ja i robi Łukasz Pisarek. Łukasz Pisarek jest grafikiem, z którym robiłem Rea, Schizma, Schizma drugiego, Sentinela, Neuroshimę też, bo pracował z nami w teamie Neuroshimy. Więc mamy oczywiście bogatą historię wspólnej pracy. I on odpowiada za całą oprawę graficzną. Właśnie taki ten retrofuturyzm. No i ja odpowiadam za całą resztę, czyli za programowanie, za większość designu, za budowę systemów, za większość fabuły. Mamy jakąś tam fabułę wymyśloną, dość, mam nadzieję, ciekawą. Dużo się nauczyłem przy robieniu fabuł przede wszystkim. Tak trochę chcę położyć nacisków emocjonalnych, żeby było to, tak, będzie jak będzie, nie wiem, to wiesz. Ponieważ robimy to we dwóch tylko, i z założenia to jest taki projekt raczej, no nie powiem, że budżetowy, ale taki, rozumiem, że sytuacja rynkowa jest jaka jest i robienie drogich gier nie jest najlepszym rozwiązaniem obecnie, to chcę robić gry jakościowe, ale niezbyt drogie. A co za tym idzie, no nie rozbudowujemy gigantycznego studia, które jest bardzo kosztowne, tylko sobie ten projekt tak powolutku popychamy. Prawdopodobnie trochę przyspieszymy niedługo, bo zachodzą pewne zmiany w strukturze naszej firmy, nazwijmy to. Tu nie mogę wchodzić w szczegóły, to są poważne rzeczy, ale szykujemy się, no zostaliśmy dofinansowani przez inwestora, przez Movie Games, który jest inwestorem naszą firmę, więc coś tam się zadzieje, co pozwoli nam trochę może rozwinąć ten projekt. I szybciej go robić. Przede wszystkim ja muszę trochę więcej mu czasu poświęcać, a mam tyle różnych rzeczy na głowie, że no, nie powiem, że jest na ostatnim, ale rzeczywiście trochę cierpi. I chciałbym się... A to jest trochę trudny projekt, bo żeby go zrzucić na kogoś, bo on się bardzo mocno opiera na jednak na naszej świadomości, jak ta komuna wyglądała. Tak. No bo Łukasz jest jeszcze starszy niż ja, więc... To on tacy komunę... starzy jeszcze żyją. Tak, dokładnie. Jesteśmy najstarszą parą devów w Polsce. No. Średnia wieku naszego studia wynosi jakieś 56 lat. Więc trochę trudno jest, wiesz, wziąć kogoś i powiedzieć, ej, to tam popisz jakieś fabułki, bo trochę trzeba... Trzeba trochę czuć to, ten tak. klimat, więc to jest trochę trudne z wielu was tego, ale powoli się przekonuję, że jakoś to powinienem popchnąć i mam nadzieję, że te wszystkie rzeczy, o których nie mogę mówić, pozwolą nam trochę rozwinąć skrzydła. I ten projekt troszkę do przodu, no szybciej, żeby się toczył. No, nazwijmy, że korzystam trochę z tego też komfortu, że nie muszę tego robić bardzo szybko. Więc dopóki tak mogę, to też nie cisnę. Mówiąc szczerze, ale chciałbym tę grę jednak zrobić i żeby ona była ciekawa i żeby opowiadała fajną historię i żeby tam gdzieś komuś może dała do myślenia. No ja już jestem bardzo zaintrygowany, bo to jest, wiesz, może nie połowę życia, no ale do... Ile ja żyłem w komunie? Ale posmakowałeś do 89 miałem 16 lat, no więc no. Cały okres dorastania w zasadzie... Wiesz, jak było, że się tak brzydko wyrażę i tutaj przepraszam słuchaczy, ale chujowo. Bo nie ma lepszego słowa, które oddaje beznadzieję tego systemu. Ludzie sobie nie zdają sprawy, ci, którzy nie pamiętają, jak on był beznadziejny. Był. Jaka to była deprecha, jaka to była beznadzieja. To jest w ogóle coś, czego się nie da oddać nijak. Każdy dzień był walką o przetrwanie. Może nie taką walką o to, żeby przeżyć, jak ale na wojnie, żeby... nie, ale takie, no. taką, żeby, ale w ogóle, żeby cokolwiek. To było tak... I zachować resztki godności jeszcze, nie? To tak, jest... ze świadomością, że nic go nie czeka. I że nie ma znaczenia, co on właściwie będzie robił, jak bardzo będzie się starał, bo nic go nie czeka. No. Czeka go kolejny beznadziejny dzień. I kolejny za nim. Ale wiesz, tutaj chciałbym nawiązać na chwilkę do takiej gry, która się nazywa Cityscape. Nie wiem, czy kojarzysz taką grę? Nie. Gra się nazywa City State, przepraszam, czyli państwo miasta. I to jest gra, która pozwala symulować rozwój miasta. I wyobraź sobie, że w tej grze jeden z
z osób, jedna z osób, która tam bardzo dużo w nią gra i publikuje swoje rozgrywki, postanowił stworzyć miasto kapitalistycznej anarchii. A. Zasymulować miasto, której nie ma, jest całkowicie wolna gospodarka rynkowa. Nie ma żadnych zasad, nie ma państwa w zasadzie, nie ma żadnych podatków, nie ma, jest pełna własność prywatna, wszystko w rękach prywatnych. I po zasymulowaniu tego, jak chcesz, to później ci podrzucę odnośnik, bo jest zapis tego na YouTubie, powstał w zasadzie raj. Powstało coś, czego się absolutnie nie spodziewał, powstało przebogate państwo, miasto, pełne bardzo bogatych posiadłości. W zasadzie chodzi o to, że prawie każdy był bogaty. Nie było w zasadzie biedoty, była tylko bogata warstwa średnia i bardzo bogata warstwa wyższa. I wszystko było na bardzo, na niezwykle wysokim poziomie rozwoju technologicznego i do tego miasta zdążyli. Te twórcy chyba nie mieszkali na zachodnim wybrzeżu, takie mam wrażenie. Natomiast ten sam autor zrobił też symulację odwrotną, gdzie państwo kontroluje wszystko. No i wyszedł mu taki mały obóz koncentracyjny. No tak, no właśnie, no tak to jest w praktyce. Więc no to jest nasz plan, wiesz, na najbliższy czas. Ja chciałbym, żeby to się działo szybciej, no ale dzieje się, jak się dzieje. Myślę, że może coś pokażemy w jakimś tam niedługim czasie. Chcemy produkować może nie demo, bo to zbyt powiedziane, ale przynajmniej zrobić jakiś taki fragment rozgrywki, który coś tam zaproponuje. Ja jestem oczywiście wąskim gardłem, bo tam trzeba dużo programować, trzeba programować cały interfejs użytkownika, tam jest sporo rzeczy do zrobienia, a to jest bardzo żmudna robota, której ja nie bardzo, bardzo nie lubię i średnio umiem, ciągle się muszę tego uczyć. Bo to nawet jeśli projekt mam, to sama, wiesz, ta funkcjonalność różnych interfejsowych rzeczy, a tych rzeczy jest sporo, no sprawia mi sporo problemów, muszę przyznać. W BitCupie też nie było to łatwe, przyznam, a tutaj to też w ogóle. No ale ja jestem zadowolony. Jestem zadowolony z fabuły, którą tam wypracowałem. Chwilę mi to zajęło. Zajęło mi to pewnie z 6 miesięcy, żeby zręby fabuły, bo to nie tak, że jest cała fabuła i wszystko jest jasne, ale nie, takie podstawowe rzeczy. Kto, co, kiedy, zwroty akcji, jakie tam podział, wiesz, no rozwój postaci, niespodzianki, no to, to jest naprawdę fajne i to bym chciał zrealizować, no ale oprócz tego chciałbym zrobić, żeby to gameplayowo było jakoś tam w miarę zgodne z trendami. Niestety, wiesz, ja chętnie bym zrobił taką grę w formie gry przygodowej, tylko że gry przygodowej to nikt nie chce. Chyba, że hopę zrobicie, wiecie. Szukaj, sierpa no i nie, młota. Nie, hop też już nikt nie chce. Właśnie o to chodzi. Problem jest taki, że gry przygodowe mają naprawdę teraz zły czas, więc to jest tak, że jeśli chcemy zrobić grę fabularną, z jakąś tam mocnym akcentem fabularnym, to musimy to oprzeć o jakąś mechanikę. Tak jak wiesz, no Wiedźmin musi być tym RPG-iem. Ale tak naprawdę większość ludzi gra Wiedźmina na tę historię, nie dlatego tam zbierania kwiatków i machania mieczem, bo to jest takie sobie, mówiąc szczerze, w Wiedźminie. Więc trochę ja też muszę to robić taką metodą, że jak chcę opowiedzieć tę historię i pokazać ten świat, to muszę do tego dosztukować jakąś tam zjadliwą mechanikę. Ja chciałbym, żeby ta gra była taka trochę semi-casualowa, że tak powiem. To znaczy taka gra dla mnie, czy dla ludzi 45+, którzy niekoniecznie też chcą się zagłębiać w jakieś bardzo rozbudowane systemy RPG-owe, no nie chcę robić RPG-a i tak dalej, tylko chcę, żeby tam było trochę fajnych mechanizmów, ale takich, których da się łatwo zrozumieć, jak działają. Więc to też jest jakieś to wyzwanie, żeby to było fajne, a niezbyt skomplikowane. No cóż, to jest nas tylko dwóch i musimy sobie jakoś z tym tematem radzić. I trzymam za to kciuki i chyba powoli, bo widzę, gadamy ponad 2 godziny, to będzie rekordowo długi odcinek Grysława. Takiego długiego jeszcze nie było. Ale Maćku, bo ja widzę tutaj mnóstwo potencjalnych tematów do rozwinięcia. Tak na przykład, wiesz, wspominałeś o tym, o karierze, że tak powiem, akademickiej, o tym, jak uczyć projektowania gier. To jest dobry pomysł na jakąś audycję. Bez tego od razu zapytuję się, czy byłbyś tak miły i dał się zaprosić w niedalekiej przyszłości na ponownie. Ależ oczywiście, jak wiesz, nie ma ze mną problemu żadnego. Umawiamy się na termin, odpalamy. Super. Cały ten sprzęt i gadamy. No ja mogę gadać, ja mam wprawę. Słyszę.
To jest, ja ostatnio mam przyjemność gościć takie osoby, które za mnie załatwiają całą sprawę. Ja po prostu odpalam mikrofon, powiem tylko, przywitam się, a później już gość kontynuuje. Tak właśnie ostatnio rozmawialiśmy sobie z Piotrkiem Gnypem, że on w zasadzie przejął całą audycję, teraz ty przejąłeś tę audycję, jestem ci za to bardzo wdzięczny, bo wydaje mi się, że jesteś znakomitym źródłem informacji i taką studnią do przymiotników oprócz kardynała pozytywnego Richelieu może dodać studnią wiedzy jeszcze. Jesteś Mimirem. Bardzo mi miło i wiesz, no super. Mam nadzieję, że kogoś to zaciekawi, że to nasze gadanie nie było na marne. I jestem do dyspozycji, nie ma problemu. Dzięki wielkie raz jeszcze. I drodzy słuchacze, będzie jeszcze w tym tygodniu prawdopodobnie jeden odcinek w sobotę. Trzymajcie się ciepło. Dziękuję raz jeszcze Maćku i do usłyszenia. Dziękuję również. Do usłyszenia. Pa, pa.